Ten materiał jest kompilacją odcinków, które w ostatnich latach pojawiły się na Kryminatorium. Wybrałem z archiwum 5 spraw. Tym razem skupimy się na śledztwach, w których to kobiety były podejrzewane o dokonanie poważnych przestępstw. A premierowe podcasty posłuchasz na YouTube w każdy poniedziałek o 17:00. Sprawa Jodi Arias. Jodi Arias pochodziła z Kalifornii, gdzie urodziła się na początku lat 80. Tam też spędziła większość swojego życia. Niewiele wiadomo o jej dzieciństwie. Więcej jest w tej kwestii domysłów niż sprawdzonych informacji. Wersja jej rodziców jest taka, że kobieta żyła w zwyczajnym i szczęśliwym domu. Ona sama z kolei opowiadała, że już jako dziecko doświadczyła przemocy psychicznej oraz fizycznej ze strony matki i ojca. Jej zdaniem wszystko zaczęło się, gdy miała zaledwie 7 lat i ciągnęło się przez kolejne. Szkołę rzuciła jako nastolatka. Miała wtedy 17 lat, a ta decyzja była prawdziwym szokiem dla jej najbliższych. Uchodziła przecież za osobę bardzo ambitną. Miała wiele planów na życie i przede wszystkim chciała osiągnąć sukces. Dlatego nikt nie potrafił zrozumieć jej zachowania, a nie był to jeszcze koniec rewolucyjnych zmian w jej życiu. Niedługo później wyprowadziła się z rodzinnego domu. Zamieszkała ze swoim chłopakiem, starszym od niej o 2 dekady. Rodzicom nie spodobał się ten związek, ale nie ingerowali w życie córki, choć ta wciąż jeszcze nie była dorosła. Matka z ojcem twierdzili później, że ich córka zmagała się w tym czasie z problemami psychicznymi. Jeśli faktycznie tak było, to żadne z nich nie próbowało jej skłonić do skorzystania z pomocy specjalistów. Moja córka zawsze była dziwną, dość ekscentryczną osobą i to wzrastało z jej wiekiem. Myśleliśmy z żoną, że nieco się uspokoi po tym, kiedy się od nas wyprowadziła, ale w rzeczywistości było jeszcze gorzej. Stała się wręcz nieobliczalna. Według rodziny, jako nastolatka, bardzo nerwowo reagowała na różne sytuacje, pokazując tym samym, że nie potrafiła sobie radzić nawet z bardzo błahymi problemami. Z kolei jej szkolni znajomi przedstawiali ją jako miłą dziewczynę, która nigdy nie sprawiała problemów. Podobno nawet nie narzekała na swoich rodziców, co wśród nastolatków było prawdziwą rzadkością. Po rzuceniu szkoły i zamieszkaniu ze znacznie starszym partnerem zaczęła pracować jako kelnerka. Nie była to może praca jej marzeń, ale nie mogła znaleźć niczego lepszego. Przez kilka następnych lat właśnie w ten sposób zarabiała na życie. Później zafascynowała ją fotografia. Tak mocno, że postanowiła zająć się tym zawodowo. Wkrótce zaczęła stawiać swoje pierwsze kroki w tej profesji. Związek z mężczyzną, który teoretycznie mógł być jej ojcem, przetrwał kilka lat. Chciała, aby ukochany się jej oświadczył. Marzyła o tym, że pewnego dnia stanie na ślubnym kobiercu, że zostanie najpierw żoną, a później matką. Większość jej koleżanek dostąpiło już tego szczęścia. Jodi też tego pragnęła, znacznie bardziej niż jej partner. On nie zamierzał się żenić. Miał już za sobą jedno nieudane małżeństwo i uważał, że nie potrzebuje drugiego. Gdy jej o tym powiedział, była zła i rozczarowana. W pewnym momencie oboje znaleźli się w kiepskiej sytuacji finansowej. Groziła im nawet utrata dachu nad głową. Jodi chciała, aby mężczyzna, z którym się związała, zapewniał jej życie na dobrym poziomie. Ale chcieć nie zawsze znaczy mieć. Bo wkrótce to ona musiała pracować na 2 zmiany, aby mieli na jedzenie i opłaty. Chciała przestać się martwić o to, czy jej wypłata wystarczy do końca miesiąca. Żyła nadzieją, że pewnego dnia wszystko się zmieni, że osiągnie stabilizację finansową. Zdawała sobie przy tym sprawę, że jako osoba bez wykształcenia i odpowiednich znajomości miała ograniczone możliwości. Po pewnym czasie zrozumiała, że do osiągnięcia celu potrzebny jest jej odpowiedni mężczyzna. Ale czy ten obecny był odpowiedni? Do czasu. Bo pewnego dnia zjawił się ktoś, kto wydał się być księciem z bajki. Miała już dość swojego przeciętnego, nieszczęśliwego życia. Potrzebowała zmian.
Pragnęła poczuć, że wszystko ma jakiś głębszy sens. Chciała robić to, co kochała. Dużo satysfakcji dawało jej robienie zdjęć. Marzyła również o tym, aby gdzieś wyjechać, poznać świat. Znajomi poradzili jej, żeby zatrudniła się w firmie sprzedającej ubezpieczenia na życie. Nowa praca nakłoniła ją do tego, aby wzięła udział w konferencji organizowanej przez firmę w Las Vegas. Jednym z jej uczestników był 29-letni Travis Alexander, który zajmował się mowami motywacyjnymi w tej samej firmie. Po raz pierwszy spotkali się w kawiarni. Dwójka młodych, atrakcyjnych osób natychmiast zwróciła na siebie swoją uwagę. Zaczęli od zwykłej rozmowy i już wtedy pomiędzy nimi zaiskrzyło. Zapytał, czy nie chciałaby towarzyszyć mu na eleganckim bankiecie. Zgodziła się bez wahania. Oboje się sobie spodobali, ale Jody było jeszcze wtedy w długoletnim związku ze swoim poprzednim chłopakiem. Dlatego po bankiecie nie spędziła nocy z Travisem, choć ten próbował ją do tego nakłonić. Kiedy każde z nich powróciło do swoich domów, dalej utrzymywali kontakt, pisząc do siebie wiadomości. Chłopak był zachwycony dziewczyną. Dużo opowiadał o niej swoim przyjaciołom. Wyznał im, że 26-latka bardzo mu się podoba i że bardzo mu na niej zależy, że uważa ją za cudowną kobietę i ten, który ją poślubi, będzie szczęściarzem. Nie zapomniał dodać, że on sam chciałby mieć właśnie taką żonę. W końcu stało się to, co stać się musiało. Jody rozstała się ze swoim partnerem i zaangażowała w relację z Travisem. Największy problem stanowiła jednak odległość pomiędzy nimi. Ona mieszkała w Kalifornii, on w Arizonie. Parą zostali oficjalnie dopiero po kilku miesiącach. Chłopak był mormonem i chciał, aby jego przyszła żona była tego samego wyznania. Dziewczyna miała nadzieję, że w końcu znalazła mężczyznę, który zechce ją poślubić. Uważała, że był idealny. Przystojny, inteligentny, charyzmatyczny, lubiący podróże oraz żyjący na dość wysokim poziomie. Mógł zagwarantować jej dobre życie. Dlatego ona również postanowiła zostać mormonką. Została ochrzczona przez samego Travisa i przyjęta do wspólnoty. Była pewna, że to zapowiedź ich wspólnego życia. Gotowa była zrobić dla niego wszystko. Wiedziała, że pragnie idealnej mormońskiej żony, dlatego postanowiła nią być. Zachowywała się i mówiła jak on. W social mediach zaczęła udostępniać mormońskie cytaty i nauki. Swojego ukochanego nie odstępowała na krok. Towarzyszyła mu w wielu spotkaniach towarzyskich z jego znajomymi, którzy nie zawsze byli zadowoleni z takiego obrotu spraw. Uważali, że Jody jest dziwna i ma obsesję na punkcie Travisa. Kiedy nie było jej przy nim, to tylko o nim mówiła. Zachowywała się tak, jakby jedynym celem w jej życiu było poślubienie tego mężczyzny. Wszystko, co robiła, robiła z myślą o nim i dla niego. Pięć miesięcy później jej szczęście pękło jak mydlana bańka. Travis z nią zerwał. Zaczął dostrzegać jej niezdrową obsesję na jego punkcie. Poza tym chciał znaleźć idealną mormońską żonę, a jego zdaniem ona nie była taka. Myślał o kimś, kto będzie mógł dotrzymać czystości przedmałżeńskiej, a oni wielokrotnie już ze sobą współżyli. Choć początkowo sam ją do tego nakłaniał, nagle stało się to dla niego ogromnym problemem. Była załamana. Kochała go ponad wszystko i nie mogła wyobrazić sobie życia bez niego. Mimo wszystko chłopak nie chciał całkowicie rezygnować z tej relacji. Szczególnie zależało mu na seksualnym aspekcie, dlatego po zerwaniu dalej ze sobą sypiali. Ona myślała, że w ten sposób nakłoni go do powrotu. Nie wiedziała, że w międzyczasie Travis zaczął się spotykać z inną kobietą. Miała 18 lat i także była mormonką. Ukrywał to, bo bał się reakcji Jody, a może również tego, że nie będzie już chciała z nim sypiać. Nieświadoma niczego 26-latka miała nadzieję, że jeszcze do siebie wrócą. Dlatego postanowiła przenieść się do Arizony, aby być bliżej ukochanego. Jemu taki układ pasował. Płacił jej za zajmowanie się jego domem.
Robiła to z radością. Cieszyła się, że mogła coś dla niego robić i przebywać w jego posiadłości. Oboje spędzali ze sobą dużo czasu. Wciąż gdzieś razem jeździli i zachowywali się tak, jakby nadal planowali wspólny ślub. Nikt z jego przyjaciół o tym nie wiedział. Travis nikomu się nie przyznał, że nadal się z nią spotyka. Przy każdej okazji powtarzał, że jest szczęśliwy w nowym związku. W pewnym momencie Jody zorientowała się, że jest tą drugą kobietą w jego życiu. Poznała prawdę o nowej partnerce Travisa, choć ten próbował jej wmówić, że to tylko przyjaciółka i nikt więcej. Nie uwierzyła. Wkrótce mężczyzna zaczął spotykać się z jeszcze inną kobietą, poszukując tej idealnej i wymarzonej kandydatki. Kochanka uważnie się temu przyglądała. W końcu on sam przyznał się do tej relacji. Wydaje mi się, że to może być ta jedyna. Czuję, że Bóg mi ją zesłał, aby pewnego dnia została moją żoną. Oby tak się właśnie stało. Chciałbym również się do czegoś przyznać. Ta poprzednia dziewczyna, o której mówiłem ci, że to tylko moja przyjaciółka, będę z tobą szczery, okłamałem cię. To było coś więcej. To pozbawiło Jody jakichkolwiek złudzeń. Pomimo zerwania miała nadzieję, że jeszcze kiedyś do niej wróci i pewnego dnia wezmą ślub. Ostatecznie zdała sobie sprawę, że tak się nigdy nie stanie. A mimo to oboje dalej angażowali się we wzajemny romans, pozostając kochankami. Na początku 2008 roku zaplanowali nawet kolejny wspólny wyjazd, tym razem do Meksyku. Jednak w kwietniu Travis postanowił zmienić sobie towarzyszkę tej podróży. Razem z nim miała pojechać jego aktualna dziewczyna. Jody coraz bardziej czuła się zepchnięta na drugi plan. Travis nie angażował się już tak bardzo w ich romans jak na początku. Obawiała się, że pewnego dnia może ją zupełnie porzucić. Zaczęła więc uprzykrzać życie jemu i jego dziewczynie. Choć miała klucz i znała kod do alarmu w jego domu, nie chciała, aby ktokolwiek wiedział, że się do niego zakrada. Dlatego wchodziła do środka przez drzwiczki dla psa. Mężczyzna po pewnym czasie zdał sobie sprawę z obecności nieproszonego gościa. Opowiedział o tym swoim znajomym. Wkrótce okazało się, że prześladowczyni włamała się na jego skrzynkę mailową i czytała wiadomości. Znała również login i hasło do jego kont w mediach społecznościowych. Kilka razy z tej wiedzy skorzystała. Napisała też kilka anonimowych i wulgarnych wiadomości do byłych partnerek swojego ukochanego. Pewnego razu, kiedy Travis wybrał się na randkę, śledziła ich. Postanowiła wtedy pokrzyżować jego plany, włączając w jego domu alarm. Później ktoś przeciął opony w jego samochodzie. Kilka razy. Jedna z takich akcji została nawet zgłoszona na policję, ale nie ustalono sprawcy. Travis domyślał się, że zrobiła to Jody. Nie miał jednak dowodów, a ona zaprzeczyła. Pokłócili się, a później znów wylądowali w łóżku. W pewnym momencie Jody stwierdziła, że wraca do Kalifornii. Zamieszkała z babcią i dziadkiem. To nie zakończyło romansu. Chłopak stawał się coraz bardziej poirytowany. Zaczął źle odnosić się do Jody i mówił wprost, że według niego nadaje się tylko do seksu. Pomiędzy nimi dochodziło do coraz częstszych spięć, ale zawsze się godzili. 2 czerwca oboje kilkukrotnie do siebie dzwonili. Najdłuższa rozmowa trwała prawie 19 minut. Spotkali się 2 dni później. Przyjechała do niego i całe popołudnie spędzili w łóżku. Travis nikomu nie powiedział o swoim gościu. Tego samego dnia wieczorem miał odbyć ważną rozmowę służbową, ale nie odebrał połączenia. Nie skontaktował się również ze swoją dziewczyną i przyjaciółką. Dopiero 5 dni później jego najbliżsi zaczęli się martwić. 9 czerwca kilkoro z nich pojechało do jego domu. Po wejściu do środka ujrzeli makabryczną scenę zbrodni. Drzwi do łazienki były zamknięte, a spod nich wylewała się krew. Kiedy znajomi odnaleźli klucz i wkroczyli do środka, mężczyzna leżał w brodziku prysznicowym.
Czerwona ciecz była wszędzie, a w łazience unosił się trudny do wytrzymania odór rozkładu. Zwłoki 30-latka były naznaczone wieloma ranami i już na pierwszy rzut oka można było stwierdzić, że zadano je kilkoma różnymi narzędziami. Od razu zawiadomiono policję, która zaczęła zadawać znajomym pytania. Czy ofiara miała skłonności samobójcze? Przyjaciele zaprzeczyli, sugerując, że ta śmierć na pewno była wynikiem zabójstwa i powinni przesłuchać Jody. Badanie wykazało, że zmarły odniósł 27 ran kłutych, jedną ranę postrzałową głowy oraz poderżnięcie gardła. Sprawca przeciął jego żyłę szyjną, tętnicę i tchawicę. Cięcie było tak głębokie, że niemal oddzieliło głowę od ciała. Na dłoniach ofiary odnaleziono ślady, które świadczyły o tym, że próbował się bezskutecznie bronić. Do śmierci doszło kilka dni przed odkryciem ciała. Przy zwłokach odnaleziono długie, ciemne włosy. W tym samym pomieszczeniu, w pralce, policja natknęła się na uszkodzony aparat fotograficzny. Na karcie pamięci zabezpieczono zdjęcia. Kilka z nich wykonano 4 czerwca 2008 roku. Przedstawiały ofiarę w towarzystwie Jody. Jedno ze zdjęć zrobiono o godzinie 13:40. Kochankowie sfotografowali się w łóżku. Na fotografii z godziny 17:29 Travis stał pod prysznicem. Na kolejnych zdjęciach mężczyzna był już zakrwawiony. Na ścianie pozostawiono krwawy odcisk dłoni. Policjanci zabezpieczyli mnóstwo materiału biologicznego i po sprawdzeniu okazało się, że ślady należały do dwóch osób – zmarłego oraz jego byłej partnerki. Znalezione włosy także były jej. To oznaczało, że przyjaciele zamordowanego mogli mieć rację przy wskazaniu podejrzanej. Z całą pewnością była ona na miejscu zbrodni. Kilka tygodni po odkryciu zwłok, Jody została aresztowana i oskarżona o dokonanie zabójstwa. Nie przyznała się do winy. Twierdziła, że od 2 miesięcy nie widziała się z ofiarą. Na początku czerwca wypożyczyła samochód. Przejechała prawie 3000 km w ciągu kilku dni. Mogła bez problemu pojechać do Arizony i potem wrócić do domu. Po zwróceniu go do wypożyczalni okazało się, że w środku pozostały plamy niewiadomego pochodzenia, które zostały wyczyszczone przez właściciela, zanim policja przeszukała pojazd. Z samochodu zniknęły również dywaniki. Wobec tego jeszcze innych dowodów świadczących na niekorzyść tej kobiety, ona zmieniła swoją wersję wydarzeń. Powiedziała, że dzień 4 czerwca faktycznie spędziła w towarzystwie kochanka, ale to nie ona go zabiła. Opowiedziała o tym, jak do posiadłości włamały się 2 osoby, mężczyzna i kobieta, którzy chcieli obrabować dom. Według jej wersji to właśnie oni byli zabójcami. Kiedy zabijali gospodarza domu, ona sama uciekła i dlatego przeżyła. Jednak ani w łazience, ani w innych pomieszczeniach nie było śladów, które wskazywałyby, że do budynku faktycznie ktoś się włamał. Ten scenariusz wydawał się więc bardzo mało prawdopodobny. Kilka dni po zabójstwie kobieta miała poranione dłonie, co zwróciło uwagę jednego z jej znajomych. Podobne obrażenia mogła odnieść, zadając ofierze śmiertelne rany. Dzięki sekcji zwłok udało się także ustalić, jaka broń palna została wykorzystana w tym przestępstwie. W domu nie znaleziono ani pistoletu, ani noża. Na jaw wyszła wtedy inna informacja, niekorzystna dla Jody. Otóż jej dziadkowie mieli pistolet, który mógł być narzędziem zbrodni. Na kilka dni przed zabójstwem zgłosili kradzież tej broni. Nie ustalono, kto tego dokonał, ale policja zaczęła o to podejrzewać Jody. Prokuratura wniosła akt oskarżenia, sugerując, że zabiła z zimną krwią i premedytacją. Sprawa spotkała się ze sporym zainteresowaniem dziennikarzy. Nieczęsto dochodzi do tak brutalnych przestępstw, a jeśli już coś takiego się dzieje, to zazwyczaj zbrodni dokonuje mężczyzna. Tym razem na ławie oskarżonych zasiadła kobieta, która nigdy wcześniej nie złamała prawa.
nie dostała nawet mandatu za złe parkowanie. Nagle oskarżono ją o zabójstwo, za które groziła nawet kara śmierci. Jeszcze przed procesem oskarżona udzieliła kilku wywiadów, stając się osobą publiczną. Próbowała się bronić. Znalazła nawet spore grono zwolenników, twierdzących, że jest niewinna. W sprawie pojawiło się wielu świadków, którzy dostarczyli dość odmienne opinie na jej temat. Niektórzy twierdzili, że już od najmłodszych lat zmagała się z problemami psychicznymi, choć nigdy nie znalazła się pod opieką psychiatryczną. Biegli nie stwierdzili u niej żadnych chorób i zaburzeń, choć pojawiły się głosy, że być może ma ona osobowość psychopatyczną lub socjopatyczną. Inni z kolei mówili, że to zawsze była dobra i uczynna dziewczyna. Jej pierwszy chłopak zeznał, że nigdy nie podejrzewałby jej o tak haniebny czyn. Powiedział nawet, że miała bardzo dobry kontakt z jego synem i świetne podejście do dzieci. Natomiast przyjaciele ofiary już od pierwszego spotkania uważali ją za niebezpieczną osobę, która miała naturę stalkerki. W trakcie spotkań towarzyskich podsłuchiwała nasze rozmowy, nawet te, które kompletnie jej nie dotyczyły. Chciała wiedzieć o nim wszystko i ciągle przy nim być. Miała niezdrową obsesję na jego punkcie. Już na początku powiedzieliśmy mu o tym, że ona jest dziwna. Początkowo ją bronił, ale później przejrzał na oczy. Raz nawet przyznał, żebyśmy nie byli zdziwieni, jeśli któregoś dnia ona go zabije. Znaleziono dowody na to, że kobieta faktycznie go szpiegowała. Włamywała się na jego skrzynkę mailową i profile społecznościowe. Prawdopodobnie to właśnie ona przebiła mu opony w samochodzie. Proces ruszył w 2013 roku. Podczas jednej z rozpraw oskarżona kolejny raz zmieniła wersję wydarzeń. Teraz twierdziła, że zabiła w obronie własnej. Zeznała, że ich związek był pełen przemocy. On miał się nad nią znęcać fizycznie i psychicznie oraz wykorzystywać ją seksualnie. Przede wszystkim zmuszał ją do odbywania aktów seksualnych z nim, a później obwiniał ją o to, że go sprowokowała. Miał wyrzuty sumienia, że jako praktykujący mormon nie zachowywał przez nią wstrzemięźliwości seksualnej. Mężczyzna miał ją również nakłaniać do seks telefonów oraz rejestrowania ich stosunków na filmach i zdjęciach. Wyznała, że trudno było jej się mu sprzeciwić, zwłaszcza po tym, jak ze sobą oficjalnie zerwali, ale w dalszym ciągu kontynuowali romans. Według jej słów planowała to wszystko zakończyć, ale nie pozwolił jej na to. Przyznała, że 4 czerwca spotkali się w jego domu i uprawiali seks. Później spędzili miło czas, wygłupiali się i robili zdjęcia. Nagle aparat wypadł jej z rąk, co zezłościło mężczyznę. Okazało się, że sprzęt został poważnie uszkodzony. Dlatego ją zaatakował. Powalił ją na podłogę. Rozpoczęła się szamotanina. W obawie, że kochanek ją zabije, postanowiła się bronić. Wiedziała, gdzie trzyma broń. Udało jej się również zdobyć nóż z kuchni. W ten sposób miała odebrać mu życie, aby chronić swoje własne. Obrona próbowała przedstawić ją jako ofiarę przemocy ze strony byłego chłopaka, który uzależnił ją od siebie i wykorzystywał nawet po zerwaniu. Pojawiły się stwierdzenia, że ofiara była osobą zdeprawowaną seksualnie, w dodatku uzależnioną od pornografii. Nie było jednak na to dowodów. Brat zamordowanego zaprzeczył, by miał on broń palną w swoim domu. Poza tym w wyjaśnieniach kobiety pojawiło się mnóstwo luk. Skoro chłopak się na nią rzucił, to w jaki sposób udało jej się sięgnąć po broń i nóż, które znajdowały się w innych częściach domu? Dlaczego od razu nie uciekła? Jeśli chciała się tylko bronić, dlaczego zadała mu aż tyle ciosów? 27 ran kłutych i jedna postrzałowa sugerują, że doszło do nadzabijania, czyli zadania wielu obrażeń z dużą siłą. Zdaniem ekspertów świadczyło to o tym, że była to zbrodnia popełniona z premedytacją, a sprawczyni doskonale wiedziała, co robi. Proces był wydarzeniem, na które amerykańskie społeczeństwo od dawna czekało. Dość szczegółowo relacjonowano to, co działo się na sali sądowej. Dużo kontrowersji wzbudziły fotografie wyświetlane za pomocą projektora, przedstawiające nagą oskarżoną czy martwe ciało.
Nie wszystkim spodobało się również zachowanie prokuratora, przez niektórych określane jako teatralne. Prokurator miał na przykład rzucić na podłogę kamerę stanowiącą ważny dowód w sprawie. Używał także obelg i wyzwisk w stosunku do oskarżonej, czym wiele razy doprowadził ją do płaczu. Ostatecznie Jody została uznana winną popełnienia zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. W takim przypadku są dwie możliwości: albo dożywotnie pozbawienie wolności, albo kara śmierci. Ława przysięgłych nie potrafiła podjąć jednomyślnej decyzji co do tego, czy kobieta mogła zostać skazana na najwyższy wymiar kary. Dlatego w marcu 2014 roku sędzia postanowił, że odbędzie się wybór nowych członków ławy. Drugi proces ruszył w październiku tego samego roku i kilka miesięcy później zapadł werdykt. Oskarżona została skazana na dożywocie, bez możliwości przedterminowego zwolnienia. Dziś przebywa w zakładzie karnym w Arizonie. W 2019 roku pojawiły się medialne doniesienia o tym, że nawiązała listowną korespondencję z innym osadzonym i jest z nim w związku. Przeprowadzono również wywiad z kobietą, która mieszkała z nią w jednej celi. Była osadzona nazwała Jody manipulantką, która za pomocą flirtu owija sobie wokół palca inne kobiety, odbywające kary pozbawienia wolności oraz całą służbę więzienną. Jody już nigdy nie opuści więziennych murów. Sprawa Patrycji Reggiani. Było w 8:30 nad ranem, poniedziałek 27 marca 1995 roku. Dozorca zamiatał ulicę pod mediolańskim biurowcem. W pewnym momencie zauważył mężczyznę, który stał na parkingu tuż za swoim samochodem. O tej porze dnia parking zwykle był pusty, więc ten ciemnowłosy człowiek natychmiast zwrócił jego uwagę. Dozorca znał chyba wszystkich pracowników tutejszych biur, ale nie znał tego mężczyzny. Musiał on być więc z kimś tutaj umówiony. Tym bardziej, że sprawiał wrażenie, jakby na kogoś czekał. Kilka minut później dozorca wszedł do biurowca. Wymiatał liście zza drzew. Nagle usłyszał za sobą szybkie kroki na schodach. Prowadziły do holu. Dobrze mu znajomy głos krzyknął w jego stronę radosne: dzień dobry. Dozorca odwrócił się i odwzajemniając uśmiech odpowiedział: dzień dobry, doktorze. Zawsze witał się z tym mężczyzną w taki sposób, choć nie był on wcale doktorem. Dozorca wiedział, że Maurizio należał do słynnej rodziny Gucci, których dom mody kojarzył się ludziom na całym świecie ze stylem i elegancją. Maurizio był ostatnim przedstawicielem rodu, który kierował tą firmą, mimo że od 2 lat nie należała już ona do rodziny Gucci. Choć dozorca często czytał w gazetach o jego kłopotach finansowych i bataliach toczonych z byłą żoną, i tak zazdrościł mu życia, jakie prowadził człowiek, którego nazywał doktorem. Gucci był przecież bogatym, przystojnym, młodym mężczyzną. Miał też piękną narzeczoną, wysoką, zgrabną blondynkę, która pojawiała się czasami w jego biurze, aby mu pomóc w urządzaniu wnętrza. W oczach wszystkich oboje uchodzili za idealną parę, wiodącą doskonałe, choć nie wolno od codziennych kłopotów, życie. Kiedy Maurizio go minął, dozorca zauważył wchodzącego do budynku mężczyznę z parkingu. Zatrzymał się tuż przy schodach, nie dalej niż metr od niego. Wtedy rozsunął swój płaszcz i na oczach zaskoczonego dozorcy wyjął pistolet z tłumikiem. Skierował go w stronę pleców Maurizia i zaczął strzelać. W holu biurowca rozległy się 3 wystrzały, następujące szybko, jeden po drugim. Pierwsza kula rozdarła mężczyźnie wchodzącemu po schodach płaszcz na wysokości prawego biodra. Druga trafiła w lewe ramię, trzecia w prawe. Jego płaszcz z wielbłądziej wełny drgał za każdym razem, kiedy kula przebijała tkaninę. Dozorca zdążył jedynie pomyśleć, że kiedy w filmach do kogoś strzelają, wygląda to zupełnie inaczej. Oszołomiony postrzałami Maurizio Gucci zdążył się jeszcze odwrócić i spojrzeć w stronę strzelca.
Następnie z zaskoczoną miną spojrzał na dozorcę, jakby chciał zapytać, co się dzieje. Dlaczego ktoś strzela właśnie do niego? Po chwili jęknął i upadł. W tym samym momencie napastnik wystrzelił po raz czwarty. Trafił swoją ofiarę prosto w skroń. Dopiero wtedy strzelec zauważył, że stoi przy nim dozorca, naoczny świadek morderstwa. Sprawca wycelował w człowieka z miotłą i wystrzelił dwa razy, po czym wybiegł przez główne drzwi i uciekł. To niewiarygodne, ale nic wtedy nie poczułem. Nie wiedziałem, że postrzały mogą być całkowicie bezbolesne. Pamiętam, że pomyślałem sobie wtedy, a więc to tak wygląda i że zaraz na pewno umrę. Szkoda tylko, że właśnie w taki sposób. I dziwiłem się, że nie upadłem na ziemię, że wciąż stałem na nogach, a krew kapała z ręki, którą nie mogłem poruszyć. Nagle dotarło do niego, że został tylko ranny. Nie umrze, choć postrzelono go dwa razy. Chciał się podnieść, ale nie mógł. Próbował krzyczeć, ale z jego gardła nie chciał się wydobyć żaden dźwięk. Wtedy spojrzał na mężczyznę znajdującego się niespełna 2 metry od niego, tuż za szczytem schodów. Maurizio Gucci leżał tak, jak upadł, w powiększającej się kałuży krwi. Na prawym boku, z głową opartą na ramieniu. Nie żył. Dlaczego ostatni przedstawiciel dynastii Gucci, kierujących słynnym włoskim domem mody, spotkał na swojej drodze płatnego zabójcę? Śledztwo w sprawie tego morderstwa na zlecenie zajęło włoskiej policji 2 lata. Aby znaleźć zleceniodawcę tego zamachu, detektywi musieli najpierw poznać prawdę o słynnej rodzinie Gucci'ch i odkryć sekrety z ich prywatnego życia, w którym miłość przeplatała się z nienawiścią, wierność ze zdradą, a o wiele ważnych sprawach decydowały wewnętrzne intrygi i spiski. Gucci. Tej marki nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Ich wyroby skórzane, odzież i inne akcesoria znają mężczyźni i kobiety na całym świecie. Logo Gucci, składające się z 2 liter G, można chyba uznać za najbardziej rozpoznawalne logo związane z wyrobami luksusowymi. Litery te nawiązują do założyciela tego domu mody oraz twórcy milionowego imperium. Guccio Gucci swój pierwszy niewielki sklepik założył w roku 1921 we Florencji. Nie wybrał dla niego zbyt oryginalnej nazwy. Nad wejściem umieścił po prostu szyld ze swoim nazwiskiem. Początki były skromne. Sprzedawał galanterię skórzaną, głównie torby podróżne i walizki. Większość towarów importował, ale wybierał tylko te o bardzo wysokiej jakości. Miał świetny gust, co szybko dostrzegli jego klienci. Wraz ze wzrostem popularności sprzedawanych przez niego towarów, Guccio ze swoim sklepem otworzył pracownię. Tam powstawały jego własne wyroby. Produkowane przez niego damskie torebki, paski, okulary oraz buty szybko stały się najchętniej kupowanymi przedmiotami w całej Florencji. Gucci miał 5 dzieci, córkę i 4 synów, z których najstarszy, Aldo, przejawiał największy talent do prowadzenia rodzinnego biznesu. I to właśnie w nim Gucci pokładał największe nadzieje. Nie pomylił się. Po przejęciu firmy, Aldo Gucci rozkręcił cały interes, co skutkowało zwiększoną ekspansją marki. Z pomocą swojego brata, Rodolfo, sprawili, że marka Gucci przekroczyła granice kraju. Sklepy otworzone w Londynie i w Nowym Jorku przyciągały bogatych klientów, którzy lawinowo powiększali majątek rodziny. Wskutek wewnętrznych spisków obaj stali się jedynymi udziałowcami w firmie, którymi podzielili się po połowie. Gucci stała się wkrótce najważniejszą modową marką świata, ale lata 70. przyniosły kryzys. Przyczynili się do tego głównie synowie Alda, którzy wychowani w fortunie i sławie ojca, zapragnęli mieć w firmie większą władzę. Aby osiągnąć swój cel, byli gotowi na wszystko. Gdy dowiedzieli się, że ich ojciec zamierza przekazać cały swój majątek ich przyrodniej siostrze, postanowili zainterweniować.
Donieśli na niego do włoskiej skarbówki. Ich ojciec trafił z tego powodu na rok do więzienia. Gdy wyszedł, firmą rządzili już jego synowie. W roku 1983 na scenę wkroczył Maurizio, syn Rodolfo. To on przejął udział po swoim zmarłym ojcu i szybko popadł w konflikt ze swoimi kuzynami. Wewnętrzna walka o wzajemne przejęcie udziałów skończyła się niemal upadkiem budowanego od dekad imperium. W przeciwieństwie do swoich kuzynów, Maurizio był człowiekiem dość nieśmiałym i skrytym, w przeciwieństwie także do swojej żony. Patrycja Reggiani lubiła być w centrum uwagi. Była głośna i ekstrawagancka. Kochała to, czego nigdy nie miała, czyli sukces, pieniądze i sławę. To wszystko od urodzenia posiadał zakompleksiony Maurizio. Patrycja poznała go na studiach w Mediolanie i natychmiast owinęła sobie wokół palca. Małżeństwem zostali w roku 1972. Przeciwny temu Rodolfo Gucci pierwszy pośpieszył z prezentem ślubnym. Jednak nie takim, jakiego spodziewała się Patrycja. Nową drogę życia Maurizio rozpoczął jako bezdomny. Kiedy Rodolfo dowiedział się o ślubie, nie tylko wyrzucił swojego jedynego syna z domu, ale na dodatek go wydziedziczył. Patrycja była wstrząśnięta. Nie tak wyobrażała sobie bycie panią Gucci. Dopiero gdy na świat przyszły ich wnuczki, Rodolfo zmienił zdanie. Pogodził się z Maurizio i ponownie uczynił go swoim prawowitym spadkobiercą. Najbardziej z tego faktu ucieszyła się oczywiście Patrycja. Od samego początku ich znajomości Maurizio spełniał jej wszystkie zachcianki, a ona bez najmniejszych skrupułów wydawała jego pieniądze. Nawet wśród mediolańskiej elity, słynącej przecież z szastania pieniędzmi na lewo i prawo, ta kobieta uchodziła za zbyt rozrzutną. Z czasem dorobiła się nawet przydomku. Tutenchamon, ponieważ lubiła chodzić ulicami miasta obwieszona złotem. Nosiła wyłącznie najdroższe ubrania i słynęła z tego, że po swoim ślubie nigdy nie wsiadła do samochodu innego niż limuzyna. Po śmierci ojca Maurizio odziedziczył jego udziały. Wkrótce stał się właścicielem pakietu większościowego. On rządził firmą, nim rządziła żona. Kontrolowała każdy jego ruch i miała wpływ na każdą podejmowaną przez niego decyzję. W swoim zachowaniu zaczęła mu coraz bardziej przypominać apodyktycznego ojca, którego on szczerze nienawidził. Nie minęło dużo czasu, a podobne uczucia zaczął przejawiać do własnej żony. W 1985 roku Maurizio wyjechał w podróż służbową do Florencji. Wrócił z niej nie tylko z podpisanym nowym kontraktem, ale i z nową kobietą. 10 lat młodsza od niego dekoratorka wnętrz Paola była całkowitym przeciwieństwem Patrycji, zwłaszcza jeśli chodzi o swoje podejście do pieniędzy. Mąż, którego porzuciła, był jeszcze bogatszy niż Maurizio, co współwłaściciel domu mody Gucci uznał za dowód, że nie zależy jej na jego pieniądzach. Życie Patrycji legło w gruzach. Nie tylko musiała przełknąć zdradę męża, ale także wynieść się z ich wspólnego mieszkania w Mediolanie. W jej miejsce natychmiast wprowadziła się Paola, co wzbudziło w zdradzonej żonie jeszcze większą wściekłość. Wciąż jednak kojąco działał na nią fakt, że nadal była panią Gucci, bogatą i ekscentryczną celebrytką, która garściami, niemal bez ograniczeń, czerpała z rodzinnego majątku. Nie na długo, ponieważ Maurizio postanowił wprowadzić pewne ograniczenia. Odsunięta żona otrzymała w prezencie apartamenty w Nowym Jorku i Mediolanie, ale została całkowicie odcięta od pieniędzy męża. W zamian otrzymała roczne alimenty w wysokości $500,000. Dla większości kobiet byłaby to oszałamiająca suma, ale nie dla niej. Patrycja taką kwotę potrafiła wydać w tydzień i to bez większych wysiłków. Nic więc dziwnego, że taki akt uznała wręcz za upokorzenie. Przez kolejne lata para toczyła między sobą większe lub mniejsze wojenki. Oczywiście głównie o pieniądze. W międzyczasie Patrycja obserwowała, jak jej mąż doprowadza rodzinną firmę niemal do upadku.
nie potrafił on zarządzać biznesem. Wpływy domu mody zaczęły się gwałtownie kurczyć, a Maurizio popadł w ogromne długi. Został przez to zmuszony do sprzedaży połowy swoich udziałów. Nabył je bank inwestycyjny z Bahrajnu. W zamian Maurizio został prezesem firmy. Zarobione w ten sposób pieniądze szybko jednak roztrwonił. Kilka lat później, wskutek skomplikowanych rodzinnych spisków i intryg, arabska spółka przejęła także udziały reszty współwłaścicieli, a po tym jak Maurizio sprzedał im swoją pozostałą część, rodzina Gucci przestała być właścicielem firmy sygnowanej ich rodowym nazwiskiem. Patrycja nie mogła zrozumieć, dlaczego jej mąż tak łatwo pozwolił na utratę rodzinnego biznesu. Uważała to za największą porażkę, także swoją własną, ponieważ już wtedy czuła, że spośród całej rodziny to właśnie ona jest najbardziej Gucci. Marzyła, aby jej córki, będące spadkobierczyniami, przejęły kiedyś rodzinny dom mody. Teraz nie miały już nawet czego przejmować. Oczywiście poza sporym majątkiem, który wciąż przecież posiadał ich ojciec. Dlatego dwie następne decyzje, jakie podjął w roku 1994 Maurizio, wyprowadziły Patrycję z równowagi. Po pierwsze, zakomunikował jej, że chce oficjalnego rozwodu. To jeszcze mogłaby znieść, gdyby zgodził się na podniesienie wypłacanych jej alimentów do $1 000 000. Spotkała się jednak ze zdecydowaną odmową. Podobno, gdy Patrycja wymieniła taką kwotę, jej mąż miał się zaśmiać i popukać w czoło. Druga decyzja męża upokorzyła ją jeszcze bardziej. Maurizio zapowiedział, że po sfinalizowaniu rozwodu zamierza ożenić się z Paolą. Oznaczało to nie tylko ryzyko utraty jakichkolwiek alimentów, ale także znaczne zmniejszenie spadku, na jaki liczyła po jego śmierci dla swoich córek. Rachunek był szalenie prosty. Więcej osób do podziału to mniej pieniędzy dla nich. Rozgoryczona i wściekła kobieta postanowiła za wszelką cenę nie dopuścić do tego małżeństwa. Uznała, że najlepszym dla niej wyjściem w tej sytuacji będzie jego śmierć. Zwróciła się do swojej przyjaciółki, Giuseppiny. Kobieta była wróżką, mającą rozległe kontakty w kręgach mediolańskiego kryminalnego półświatka. Zarówno wartość $400 000 zgodziła się pomóc Patrycji. Gdy tylko pani Gucci przekazała umówioną sumę, wróżka wynajęła trzech mężczyzn. Jednym z nich był pochodzący z Sycylii płatny zabójca, który wczesnym rankiem 27 marca 1995 roku pojawił się w Mediolanie. Czekał przed budynkiem, tam mieściło się biuro jego aktualnego zlecenia. Swoim wyglądem nie budził niczyich podejrzeń. Tylko ten zamiatający chodnik, portier budynku od kilkunastu minut bacznie mu się przyglądał. Znał niemal wszystkich pracowników biurowca, ale tego mężczyznę widział po raz pierwszy. Na parkingu przed budynkiem zaparkowany był tylko jeden samochód. Jego kierowca wysiadł z niego i stał przy swoim aucie dobre kilkanaście minut. Zastanawiałem się, czego on może szukać tutaj o tak wczesnej porze. Był ogolony i dobrze ubrany, miał gęstą czuprynę falujących ciemnych włosów, ubrany był w jasnobrązowy płaszcz. Cały czas uważnie się rozglądał, sprawiał wrażenie, jakby kogoś szukał lub na kogoś czekał. Kilka minut później postrzelony dwukrotnie portier siedział na schodach. Z przerażeniem patrzył na martwe ciało Gucci'ego, które leżało 2 metry od niego w powiększającej się kałuży krwi. Chwilę później na miejscu byli już pierwsi karabinierzy. Dla badającego sprawę detektywa był to pierwszy przypadek śledztwa, które dotyczyło osoby pochodzącej z wyższych sfer. Do tej pory zajmował się głównie zabójstwami dokonywanymi przez walczące ze sobą gangi albańskich imigrantów. Szybko stało się dla niego jasne, że strzelał zawodowy zabójca. Postrzał w skroń na pierwszy rzut oka przypominał typową mafijną egzekucję. Coś jednak nie pasowało detektywowi. Po pierwsze, padło za wiele strzałów.
Po drugie, przy życiu pozostało dwóch świadków. Oprócz rannego dozorcy, sprawcę widziała jeszcze młoda kobieta, która zderzyła się na chodniku z wybiegającym z budynku zabójcą. To nie przypominało sposobu działania zawodowca. Czyżby mafia zaczęła z oszczędności wynajmować do brudnej roboty amatorów? To na pewno nie wchodziło w grę. Kto mógł więc chcieć śmierci Maurizio Gucciego? I to tak bardzo, że gotowy był za to zapłacić. Śledztwo wykazało, że członkowie rodziny Gucci'ch nie żyli ze sobą w przyjacielskich stosunkach. Lista podejrzanych była więc dosyć długa. Znalazła się na niej co najmniej połowa bliższej i dalszej rodziny. Nie odrzucano również tropu prowadzącego do włoskiej mafii, która, jak było powszechnie wiadomo, zawsze znajduje korzyści w śmierci bogatych biznesmenów. Jednym z badanych wątków był związek z zabójstwem byłej żony Maurizio, Patrycji. To właśnie ona nie ukrywała przed nikim, że pogardzała swoim byłym mężem. Co więcej, publicznie życzyła mu śmierci. Dzień po zabójstwie Patrycja wyrzuciła z apartamentu Mauriziego jego narzeczoną, po czym sama się tam wprowadziła z dwiema córkami. Na pogrzebie sprawiała wrażenie, jakby całkiem dobrze się bawiła. Tuż po rozwodzie miała nawet pytać jednego ze sklepikarzy, czy miałby dość odwagi, aby zamordować jej byłego męża. Takie zachowanie może i wskazywało na nią jako podejrzaną, ale śledczy nie mieli żadnych dowodów na to, że ona wynajęła płatnego zabójcę, a bez dowodów nie można było nikogo oskarżyć. Pierwszy przełom w sprawie nastąpił niecałe 2 lata później. W styczniu 1997 roku włoska policja otrzymała anonimową wiadomość od jednego z informatorów. Nasz człowiek działający pod przykryciem na Sycylii poinformował nas, że rozmawiał z człowiekiem twierdzącym, że to właśnie on był zabójcą, którego szukaliśmy. Działał na zlecenie byłej żony zamordowanego, a za zlecenia wziął $400,000. Postanowiliśmy wykorzystać te informacje. Sprawdzono wszystkie bankowe konta Patrycji. Okazało się, że kilka dni przed śmiercią jej byłego męża wypłaciła dokładnie taką sumę w jednym z banków w Monako. W telefonie Patrycji policja założyła podsłuch. Później funkcjonariusz, podający się za płatnego zabójcę, kilka razy zadzwonił do niej. Domagał się ekstra bonusu za zastrzelenie jej byłego męża. W trakcie rozmowy kobieta zachowywała spokój i do niczego się nie przyznała. Jednak później zadzwoniła do swojej przyjaciółki Wróżki, z którą zaczęła ustalać szczegóły przekazania dodatkowych pieniędzy. Wkrótce śledczy mieli już całą listę osób zamieszanych w zabójstwo. 31 stycznia 1997 roku wszyscy zostali aresztowani i oskarżeni o udział w zabójstwie. Zatrzymano również mężczyznę, który pociągnął za spust. Oczywiście Patrycja do niczego się nie przyznała. Przyciśnięta do muru wskazywała prawdziwego jej zdaniem winowajcę. To jej przyjaciółka, ta wróżka. Patrycja zapłaciła jej $400,000 tylko za to, aby kobieta swoimi magicznymi sposobami jedynie nie dopuściła do planowanego ślubu Maurizia z Paolą. Jednak na pewno nie kazała jej nikogo zabijać. Później, według słów pani Gucci, to właśnie wróżka wyczytała w jej myślach, jak bardzo pragnie ona śmierci swojego byłego męża i postanowiła spełnić to marzenie. W tym celu wynajęła płatnego zabójcę, o którym Patrycja w ogóle nie wiedziała. Nikt nie uwierzył w taką próbę obrony, ani śledczy, ani dziennikarze. Ci ostatni szybko nazwali ją czarną wdową. Patrycja była jednak pewna siebie i nie dopuszczała nawet myśli, że zostanie skazana. Podczas rozprawy zachowywała się jak celebrytka na pokazie mody. Kazała córkom codziennie przynosić sobie inną biżuterię i garderobę, którą nosiła podczas rozprawy. Wpisy, które dodawała w tamtym czasie w swoim kalendarzu, także nie przemawiały na jej korzyść. Tydzień przed śmiercią napisała, że nie ma zbrodni, której nie można kupić. W dzień, kiedy został zamordowany, zapisała słowo raj,
Obciążały ją także słowa, jakie wypowiedziała tuż przed procesem, podczas jednego z wywiadów prasowych. Czarna wdowa miała powiedzieć, że śmierć Mauricio była warta każdego wydanego na nią dolara. Sąd potraktował kobietę nieco łagodniej. Została skazana na 29 lat pozbawienia wolności. Jej przyjaciółka, wróżka, usłyszała wyrok 25 lat. Przewieziona do więzienia, kobieta załamała się i próbowała popełnić samobójstwo. 2 lata później jej obrońcy złożyli wniosek o zwolnienie warunkowe, które zostało jednak przez sąd odrzucone. Zamiast upragnionej wolności otrzymała jedynie zgodę na posiadanie w celi tchórzofretki. Skazana nie zdążyła się zbyt długo nacieszyć tym nowym towarzyszem, ponieważ zwierzątko zostało wkrótce niechcąco przygniecione przez jedną ze współosadzonych. Szansę na pierwsze złagodzenie wyroku pani Gucci otrzymała dopiero po 13 latach odsiadki. W 2011 roku zaproponowano jej możliwość opuszczenia murów więzienia w ciągu dnia. Miałaby jedynie wracać do swojej celi na noc. Był tylko jeden warunek. Musiałaby znaleźć sobie pracę. Wiele pracy i wysiłku kosztowało nas załatwienie dla naszej klientki takiego udogodnienia. Zwłaszcza, że została ona skazana za zlecenie zabójstwa, a takim skazanym zwykle nie przysługuje specjalne traktowanie. Na otrzymaną propozycję odpowiedziała jednak stanowczą odmową. Stwierdziła, że nigdy w życiu nie pracowała, więc nie widzi żadnego powodu, aby miała zacząć pracować właśnie teraz. Zdanie zmieniła dopiero 5 lat później. Dzięki temu w październiku 2016 roku, po 18 latach spędzonych w więzieniu, Patrycja wyszła na wolność. Chciała pracować w domu mody Gucci, jednak ówczesny właściciel marki nie wyraził na to zgody. Zamiast tego została zatrudniona w firmie produkującej biżuterię. Choć trudno to nazwać pracą, bo do jej obowiązków należało przeglądanie magazynów mody i doradzanie pracującym w tej firmie projektantom. Jej córki wyprowadziły się z Włoch do Szwajcarii i do dziś nie utrzymują z matką żadnego kontaktu. Odcięły też Patrycję od pieniędzy, jakie odziedziczyły po zmarłym ojcu, a oto kobieta miała do córek największy żal. Nigdy też nie pozwolono jej zobaczyć się ze swoimi wnukami. Nawet gdyby córki zaprosiły ją do siebie, ona sama będzie mogła opuścić Włochy dopiero w roku 2027, bo właśnie wtedy skończy się jej sądowy zakaz opuszczania granic kraju. Choć dziś ma już 73 lata, nadal jest ekscentryczna. Czasami można ją zobaczyć, jak spaceruje ulicami Mediolanu ze swoją papugą na ramieniu. Od czasu do czasu Patrycja wraca na strony prasy plotkarskiej, głównie za sprawą jej kontrowersyjnych wypowiedzi. Raz powiedziała, że choć sąd zabronił jej używać nazwiska Gucci, to właśnie ona jest bardziej Gucci niż cała prawowita rodzina razem wzięta. Innym razem stwierdziła, że woli płakać w limuzynie niż być szczęśliwa na rowerze. Ostatnio znów zabłysnęła w jednym z programów włoskiej telewizji, kiedy redaktor zadał jej pytanie, dlaczego tak naprawdę wynajęła płatnego zabójcę. Dlaczego sama nie zdecydowała się zastrzelić znienawidzonego byłego męża? Patrycja z właściwym sobie uśmiechem na ustach odpowiedziała, że w sumie to chciała to zrobić, ale miała słaby wzrok i bała się, że spudłuje. Do dziś była żona Gucci'ego cyklicznie zmienia zdanie na temat swojego udziału w zbrodni. Raz twierdzi, że nie miała ze śmiercią nic wspólnego. Całą winę przypisuje wtedy przyjaciółce, wróżce. Innym razem przyznaje, że zabójcę wynajęła, ponieważ były mąż za mocno ją irytował. Zapytana, czy chciałaby wreszcie zapomnieć o całej sprawie, odpowiada, że kto jak kto, ale ona nie ma akurat niczego do zapominania. Sprawa Myry Hindley i Iana Brady. Dla nadinspektora Talbota 4-7 października 1965 roku miał być pierwszym dniem jego zasłużonego urlopu.
Perspektywa spędzenia 2-tygodniowych wakacji z żoną sprawiła, że już od rana był w doskonałym humorze. Tego nastroju nie zepsuł nawet niespodziewany telefon. Inspektor Willis najpierw przeprosił za to, że przeszkadza, a następnie poprosił Talbota o przybycie na posterunek w Hyde na przedmieściach Manchesteru. Sprawa wydawała się pilna, ale rozmówca nie chciał zdradzić żadnych szczegółów. Wychodząc z domu, nadinspektor zapewniał żonę, że wróci nie później niż za godzinę. Razem udadzą się na dworzec kolejowy, skąd odjadą na wieś, z dala od miejskiego gwaru oraz wszechobecnych przestępców. Gdy wchodził do swojego gabinetu, jeszcze nie wiedział, że obiecana żonie godzina okaże się niewystarczająca i że wkrótce zmieni się w 7 miesięcy śledztwa związanego z najbardziej przerażającą sprawą w jego karierze. Wchodząc do swojego gabinetu, nadinspektor spodziewał się raczej błahej kradzieży, no może w ostateczności jakiegoś nocnego pobicia w pubie. Od kilku miesięcy cierpieliśmy na poważne braki kadrowe. Praca jako policjant w naszym mieście nie było szczytem marzeń młodych ludzi. Mała wypłata, duże ryzyko. Dlatego pomyślałem, że po prostu nie było komu przesłuchać kolejnego złodzieja lub pijaka, który bił własną żonę. Przyjdę, przemagluję gagatka i każę go aresztować, a za godzinę będę już siedział z żoną w pociągu. Po wejściu na posterunek, Talbot został poproszony o udanie się do pokoju przesłuchań. Tam zobaczył siedzącą za stołem parę młodych ludzi, pijących herbatę. 17-letni David i jego żona wydawali się być przerażeni. Oboje się trzęśli. Ich blade twarze zwiastowały coś znacznie poważniejszego niż zwykła kradzież. Na widok policjanta oboje się rozpłakali. Co przeskrobaliście? Tymi słowami uśmiechnięty nadinspektor powitał młode małżeństwo. Dodał jednocześnie, że już mu popsuli pierwszy dzień urlopu, więc lepiej, żeby to było coś naprawdę poważnego. I żeby się streszczali, bo się spieszy. Uśmiech nie zniknął z jego twarzy nawet po tym, jak chłopak oznajmił, że przyszli, aby zgłosić zbrodnię. Jednak gdy tylko David zaczął opowiadać swoją historię, twarz policjanta zaczęła przybierać coraz bardziej ponury wyraz. I szybko zdał sobie sprawę, że za godzinę pociąg odjedzie z Manchesteru, ale bez niego. David zaczął od tego, że poprzedniego wieczoru odwiedziła ich jego szwagierka. Wychodząc, stwierdziła, że boi się wracać sama po ciemku. Poprosiła Davida o to, aby ją odprowadził. Ten zgodził się, a gdy doszli do jej domu, zaprosiła go do środka. Mieszkający z nią jej chłopak, a jednocześnie dobry kolega Davida, miał dla niego dawno obiecany prezent. Wszedł do salonu. Szwagierka wskazała mu stojące na stole butelki wina. Dla niego i jego żony. Ucieszył się, ale po chwili zaczął oglądać ich etykiety. Nawet nie zauważył, że został w kuchni zupełnie sam. Nagle usłyszał dobiegający z piętra długi, głośny krzyk. Potem drugi. Wystraszony wpadł do salonu, gdzie jego szwagierka słuchała radia. Odwracając głowę w jego stronę, krzyknęła, żeby pobiegł na górę, pomóc jej chłopakowi. Nie zastanawiając się nawet sekundy, tak właśnie zrobił. Gdy wszedł do sypialni, zobaczył swojego dobrego kolegę. Trzymał w objęciach coś, co początkowo wydawało mu się jedynie naturalnych rozmiarów manekinem. Jednak gdy tylko rzucił nim o podłogę, tuż przed stopami Davida, manekin zmienił się w przerażonego, żywego nastolatka. Chłopak jego szwagierki stanął okrakiem nad młodzieńcem. Dopiero wtedy David zauważył, że w uniesionych dłoniach trzymał topór. Uderzył raz, za chwilę poprawił. Z ust nieletniej ofiary wydobył się najpierw cichy jęk, później jakby bulgotanie. Mężczyzna energicznie zarzucił na głowę nieletniej ofiary kawałek jakiejś tkaniny. Wokół szyi owinął kabel i z całej siły zacisnął. Wtedy bulgotanie ucichło, a morderca podał mu do ręki swój topór, mówiąc, aby poczuł ten słodki ciężar. Dopiero jak go chwycił, zorientował się, że tylko on nie miał na dłoniach rękawiczek i że właśnie zostawił na narzędziu zbrodni swoje odciski palców. Wtedy do sypialni weszła siostra jego żony.
Jak gdyby nigdy nic, oznajmiła im, że na dole czeka już na nich zaparzona herbata. Chłopak był przerażony. Bojąc się o własne bezpieczeństwo, postanowił robić wszystko, co tylko będą mu kazać. A oni kazali mu posprzątać cały bałagan, związać ciało i schować je pod łóżkiem. Później miał zejść do nich na dół i przy herbacie pomóc im zaplanować, jak skutecznie pozbyć się tych zwłok. Dopiero po kilku godzinach zdobył się na odwagę. Zaproponował, że pójdzie do swojego domu po dziecięcy wózek, aby łatwiej było przetransportować ciało do zaparkowanego na ulicy samochodu. Bo przecież trzeba było to zrobić, zanim wzejdzie słońce. Oprawcy zgodzili się. David pobiegł do domu. Po drodze musiał kilka razy się zatrzymać, aby zwymiotować. Po swoim powrocie poprosił żonę o zaparzenie herbaty. Po wypiciu kilku łyków znowu zwymiotował, tym razem na podłogę w kuchni. Z przerażeniem w oczach opowiedział Maureen o tym, co przeżył w domu jej siostry. Wybiła 6 rano, gdy oboje ostrożnie wyszli z domu, uzbrojeni w śrubokręt i kuchenny nóż. David bał się, że morderca może planować pozbycie się naocznego świadka tej strasznej zbrodni. Z najbliższej budki telefonicznej zadzwonili na policję. Kilka minut później pod dom siostry Davida podjechały policyjne radiowozy. Dodatkowy został wysłany do budki telefonicznej, skąd nastąpiło zgłoszenie. David i Maureen zostali zabrani na komisariat. Nadinspektor Talbot był wstrząśnięty tą opowieścią. Jeśli 17-latek mówił prawdę, para ewidentnie starała się wrobić Davida w zabójstwo. Ale czy była to ich pierwsza zbrodnia? Czy może na sumieniu mieli ich więcej? David znał odpowiedź na to pytanie. Przypomniał sobie, jak kilka miesięcy wcześniej chłopak jego szwagierki zadał mu dziwne pytanie. Czy już kiedyś kogoś zamordował? Zdziwiony odpowiedział, że nie. Na co pytający kolega z uśmiechem na ustach stwierdził, że on tak. I to nawet 4 razy, a wszystkie ciała zakopał na wrzosowiskach. Wtedy David też się roześmiał, ale siedząc w pokoju przesłuchań już nie było mu do śmiechu. Już nie myślał, że chłopak jego szwagierki tylko tak sobie żartował. Zasypany gradem pytań David nie umiał odpowiedzieć na większość z nich. Nie znał motywu zabójstwa. Nie miał pojęcia, kim była ofiara. Nie wiedział, gdzie para zamierzała ukryć zwłoki. Wskazał jednak rzecz najważniejszą – tożsamość sprawców. Bardzo dobrze ich znał. Przecież od dawna Myra Hindley i Ian Brady byli jego najlepszymi przyjaciółmi. Myra pochodziła z Manchesteru. Gdy się urodziła, od 3 lat trwała II wojna światowa. Jej ojciec, jako spadochroniarz, służył w brytyjskiej armii. Walczył w północnej Afryce. Kiedy wrócił do domu, nie potrafił się odnaleźć jako cywil. Wojenną traumę próbował wyleczyć alkoholem, co tylko pogorszyło sytuację całej rodziny. Zaglądanie do kieliszka często kończyło się domowymi awanturami oraz laniem, które spuszczał żonie i córce. Kilkuletnia dziewczynka od najmłodszych lat swojego życia była więc oswojona z brutalnością i przemocą. Kiedy jej ojciec nie pił, uczył ją różnych chwytów i ciosów. W związku z tym znakomicie potrafiła radzić sobie na ulicy, bijąc nawet starszych chłopców. Znacznie gorzej radziła sobie w szkole. Nie lubiła się uczyć. Zamiast tego wolała grać w piłkę i czytać książki. Gdy do ich domu zajrzała bieda, Myra została oddana na wychowanie do babci. Kobieta do edukacji miała podejście bardzo liberalne, co nie pomogło jej wnuczce w poprawieniu i tak złych ocen. Może nauczyciele nie byli zadowoleni z jej postawy, ale sąsiedzi mieli całkowicie odmienne zdanie. Opisywali Myrę jako spokojną i bardzo grzeczną dziewczynkę. Kochającą zwierzęta, a przede wszystkim kochającą małe dzieci. I to z wzajemnością. Gdy podrosła, wielu sąsiadów zatrudniało ją jako opiekunkę dla swoich pociech. Maluchy ją uwielbiały. Znacznie gorzej myśleli o niej rówieśnicy. Miała typowo chłopięce zainteresowania, więc dziewczyny nie chciały się z nią zadawać. Podobnie jak chłopcy, którzy bali się jej wyćwiczonych żołnierskich umiejętności.
Jako nastolatka marzyła o tym, żeby poznać księcia z bajki i mieć kochającą rodzinę. Żaden chłopiec nie chciał umówić się z nią na randkę. Nie miała powodzenia, ponieważ była raczej uważana za nieatrakcyjną. Wyśmiewano jej duży nos i szerokie biodra. Z racji tego drugiego mankamentu dorobiła się nawet przezwiska kwadratowy tyłek. Bratnią duszę znalazła tylko w 2 lata młodszym od niej Michaelu. Opiekowała się nim i chroniła przed atakami szkolnych łobuzów. Traktowała jak młodszego brata, którego nigdy nie miała. Uważała, że będą razem do końca życia. Ich przyjaźń została jednak przerwana przez tragedię. Pewnego lata chłopiec utopił się w stawie. Wcześniej poprosił Majrę, aby poszła z nim popływać. Dzień wcześniej o coś się posprzeczali, więc rozgniewana Majra odmówiła. Michael poszedł więc sam. Kiedy ratownicy wydobyli jego ciało, 15-latka była zdruzgotana. Obwiniała się o tę tragiczną śmierć. Była znakomitą pływaczką, więc wierzyła, że mogłaby go uratować, gdyby tylko tam była. To ogromne poczucie winy już nigdy jej nie opuściło. Po tym wypadku zmieniła się, zamknęła się w sobie i odsunęła od ludzi. Jej smutek znalazł odzwierciedlenie w religii. Nawróciła się na katolicyzm, ponieważ tego wyznania była rodzina jej przyjaciela. Jednocześnie porzuciła szkołę, a zapomnienia zaczęła szukać w imprezach. Podjęła pracę w firmie elektrotechnicznej. W wolnych chwilach słuchała rock'n'rolla, piła alkohol, paliła papierosy i flirtowała z chłopcami. Aby zwiększyć swoją atrakcyjność, przefarbowała włosy na blond. Nakładała na twarz mocny i wyzywający makijaż. Nosiła też krótkie spódniczki. W wieku 17 lat zaręczyła się z młodym pracownikiem sklepu z herbatą. On chciał założyć rodzinę i mieć dzieci. Ona marzyła o wyjeździe do Ameryki. 2 lata później ich drogi definitywnie się rozeszły. W styczniu 1961 roku Majra podjęła pracę jako sekretarka w firmie chemicznej w Manchesterze. Tam poznała młodego magazyniera. Nazywał się Ian Brady i był od niej starszy o 4 lata. Wszyscy uważali go za odludka i dziwaka o nacjonalistycznych poglądach. Dla niej był romantycznym intelektualistą. Zakochała się w nim bez pamięci. Ale on kompletnie nie zwracał na nią uwagi. Zaczęła nawet myśleć, że obiekt jej westchnień woli chłopców. Jednak niecały rok później byli już parą. Ian do Manchesteru przeniósł się z Glasgow. Jego matka, Maggie Stewart, była nadużywającą alkoholu kelnerką. Swojego biologicznego ojca nie poznał nigdy. Gdy miał zaledwie 4 miesiące, został oddany na wychowanie rodzinie zastępczej. Państwo Sloan robili co tylko mogli, aby wychować go na porządnego człowieka. Nie udało się. Chłopiec od najmłodszych lat zdradzał klasyczne objawy psychopatii. Miał problemy z przestrzeganiem powszechnie przyjętych norm społecznych. Skryty, zamknięty w sobie, stronił od ludzi. Miewał częste napady złości, podczas których sam sobie robił krzywdę. Zdarzało mu się wtedy kaleczyć się lub uderzać głową o podłogę. Choć był dość bystrym i inteligentnym dzieckiem, miał ogromne problemy w szkole. Rówieśnicy uważali go za ofermę i mamisynka. Ian swoją frustrację odreagowywał, torturując i zabijając zwierzęta. Jako nastolatek kilka razy został przyłapany na kradzieżach. Za każdym razem stawał przed sądem dla nieletnich, ale miał szczęście. Jedyną karą, jaka go wówczas spotkała, było wyrzucenie ze szkoły. Zatrudnił się wtedy jako pomocnik rzeźnika. Później został posłańcem i roznosicielem gazet. Miał nawet dziewczynę. Jak się miało okazać, dość krótko. Rzuciła go, kiedy pewnego dnia w przypływie zazdrości zaczął grozić jej nożem, ponieważ zatańczyła z innym chłopakiem podczas miejskiego festynu. W wieku 16 lat znów stanął przed sądem. Postawiono mu łącznie 9 zarzutów o najróżniejsze kradzieże. Sędzia dał mu jednak wybór. Albo tym razem trafi za kratki,
albo wyjedzie z Glasgow i zamieszka z biologiczną matką, która kilka lat wcześniej wyszła za mąż i wyprowadziła się do Manchesteru. Ian oczywiście wybrał drugą opcję. W taki sposób kolejny raz zmienił nazwisko. Po wprowadzeniu się do matki przyjął nazwisko ojczyma. Wcześniej Stuart, później Sloan, a w końcu Brady. Mąż jego matki był irlandzkim kupcem działającym w branży spożywczej. Zatrudnił więc pasierba w swojej firmie. Ian został tragarzem skrzynek z owocami. Jednak praca fizyczna nie była spełnieniem jego marzeń. Znacznie mniej męczące były mimo wszystko kradzieże. Kiedy ojczym złapał go z pakunkiem kradzionych pieczątek firmy, bez wahania zawiadomił policję. Tym razem Ian już się nie wywinął. Trafił na 2 lata do więzienia dla młodocianych przestępców. Pobyt za kratami zdeprawował go jeszcze bardziej, a dodatkowo przepełnił nienawiścią nie tylko do własnej rodziny, ale i całego społeczeństwa. Stał się agresywny zarówno wobec innych osadzonych, jak i wobec strażników. Opinie psychiatrów były wówczas zgodne. U tego więźnia nie widzieli absolutnie żadnych szans na jakąkolwiek resocjalizację. Wyszedł na wolność już jako dorosły obywatel. Bez najmniejszych szans na pojednanie z własną rodziną, utrzymywał się z dorywczych prac i coraz bardziej zagłębiał się w mroczny świat nacjonalizmu. Zafascynowany Adolfem Hitlerem i III Rzeszą, chłonął kolejne książki o nazizmie. Taka literatura sprawiała, że szybko zaczął postrzegać sam siebie jako nadczłowieka o czystej, aryjskiej krwi. Ludzi o innym wyglądzie i światopoglądzie nazywał robakami, dodając przy tym, że tylko pozbycie się ich sprawi, że świat będzie lepszy. Jednocześnie całkowicie odsunął się od innych. Godzinami słuchał nagranych na taśmie hitlerowskich marszów, zaczytując się w Mein Kampf. Oczarowany wodzem III Rzeszy, w końcu zaczął wierzyć, że morderstwo nie jest zbrodnią, ale koniecznością, a nawet przywilejem. W roku 1959, pomimo swoich kontrowersyjnych przekonań, dostał posadę magazyniera w miejscowej firmie chemicznej. 2 lata później kierownictwo zatrudniło nową sekretarkę. Miała na imię Myra. I od samego początku wykazywała nim spore zainteresowanie. On jednak uważał ją za niezbyt atrakcyjną. Za wszelką cenę starał się unikać z nią kontaktu. Do czasu. Podczas firmowego przyjęcia bożonarodzeniowego w 1961 roku spędzili ze sobą trochę więcej czasu. Zatańczyli, porozmawiali. Wydała mu się wtedy inna niż reszta kobiet. Lepsza, mądrzejsza i ładniejsza niż do tej pory sądził. Wtedy po raz pierwszy się pocałowali. Gdy wrócił do domu, nie mógł przestać o niej myśleć. Wkrótce stali się nierozłączni. Kilka tygodni później zamieszkali razem. Dziewczyna była zafascynowana nie tylko nim samym, ale przede wszystkim jego poglądami. Bez zbędnych pytań chłonęła jego filozoficzne rozważania. On podsuwał jej kolejne książki o nazistach. Ona głoszone przez nich poglądy traktowała jak najświętsze życiowe prawdy. Gdy Ian zakomunikował jej, że Boga nie ma, przestała chodzić do kościoła. Gdy powiedział jej, że pedofilia i kazirodztwo to nie grzech, a przygoda, nie zaprotestowała. Kiedy stwierdził, że gwałty i morderstwa nie są zbrodnią, ale najczystszą przyjemnością, przytaknęła. Całkowicie zaraził ją swoimi nazistowskimi obsesjami. Przekonał ją, że tak naprawdę liczą się tylko te zasady, które sami sobie ustalą. Mógłby jej wtedy powiedzieć, że Ziemia jest płaska, księżyc zrobiony z zielonego sera, a słońce wschodzi na zachodzie. Ona i tak uwierzyłaby mu bez słowa. Jego siła perswazji była ogromna, jej zaufanie do niego jeszcze większe. Ian szybko zauważył, że dziewczyna jest gotowa spełnić każdą jego zachciankę. Nawet z gatunku tych najbardziej perwersyjnych. Dokładnie takiej osoby potrzebował, aby w końcu móc zacząć realizować swoje chore marzenia o czynieniu zła. Pewnego dnia oznajmił jej, że planuje napad na bank. Zaproponował jej rolę kierowcy.
Po dokonaniu skoku, Majra miałaby go odebrać spod banku i wywieźć ze zrabowanymi pieniędzmi w bezpieczne miejsce. Zgodziła się bez chwili zawahania. Już następnego dnia zapisała się na kurs prawa jazdy. Kupiła też 2 pistolety oraz opłaciła lekcję strzelania. Kiedy miesiąc później była już gotowa do udziału w skoku, Ian przyznał, że była to tylko próba jej oddania i wierności. Dziewczyna była dumna, że zdała ten test. W nagrodę ukochany zaproponował jej doświadczenie zupełnie innego doznania. Czegoś, co sam nazywał najwyższą formą rozkoszy. Gdy zapytała, co to takiego, bez owijania w bawełnę odpowiedział, że za kilka dni wspólnie zabiją człowieka. Majra była w niebo wzięta. Ich pierwszą ofiarą była 16-letnia Pauline. Jeszcze większej makabryczności tej zbrodni dodaje fakt, że morderczyni bardzo dobrze znała tę nastolatkę, bo przyjaźniła się z jej młodszą siostrą. Co więcej, Majra w młodości wielokrotnie broniła tę dziewczynkę przed atakami szkolnych łobuzów. Ale wtedy miała jeszcze w sobie ludzkie uczucia, których Ian całkowicie ją pozbawił. Wieczorem 12 lipca 1963 roku para śledziła swoją przyszłą ofiarę, gdy ta szła na dyskotekę. Na znak Iana Majra zajechała jej drogę samochodem. Dziewczyny zaczęły ze sobą rozmawiać, aż w końcu 16-latka została poproszona o pomoc w poszukiwaniu zgubionej na wrzosowisku rękawiczki. Majra za przysługę zaoferowała płytę Beatlesów. Nastolatka zgodziła się i wsiadła do samochodu siostry swojej przyjaciółki. Ian pojechał za nimi na motocyklu. Gdy dziewczyny przy świetle latarki rozpoczęły poszukiwania, dołączył do nich. Wtedy Majra niepostrzeżenie wycofała się. Wróciła do zaparkowanego nieco dalej auta. Pauline została na wrzosowiskach z Ianem. 20 minut później Majra usłyszała wołanie swojego chłopaka. Wyszła z samochodu i ruszyła w jego stronę. W ręku trzymała łopatę. Gdy podeszła bliżej, zobaczyła leżącą na ziemi zakrwawioną dziewczynę. Była martwa. Miała podcięte gardło. Wokół niej leżały podarte strzępy sukienki, jednoznacznie wskazujące, że przed swoją śmiercią nastolatka została zgwałcona. Kiedy Pauline nie wróciła na noc do domu, jej rodzice wyszli jej szukać. Nie natrafili na żaden ślad po swojej córce, więc rano powiadomili policję o jej zaginięciu. Policyjne poszukiwania także zakończyły się fiaskiem. Wydawało się, że nastolatka po prostu rozpłynęła się w powietrzu. Pierwsza wspólna zbrodnia jeszcze bardziej scementowała związek pary oprawców. Oboje nie odczuwali żadnych wyrzutów sumienia. Nie widzieli niczego złego w odebraniu życia niewinnej ofierze. Jedyne co czuli, to dreszcz emocji oraz chorą fascynację. Wracając do domu, wiedzieli już, że gdy przyjdzie odpowiedni dzień, powtórzą ten morderczy rytuał. Brady czuł się panem życia i śmierci. Bogiem, który decydował, kto ma umrzeć z jego ręki. Majra była jego boginią. Kolejna ofiara zginęła 4 miesiące później. 12-letni John po szkole dorabiał do kieszonkowego na lokalnym targowisku. Za niewielkie sumy chętnie pomagał sprzedawcom rozładowywać lżejsze towary. 11 listopada na swojej drodze spotkał Majrę. Akurat kupowała nylonowe pończochy, gdy wpadł jej w oko uczynny i pracowity chłopczyk. Obiecała mu kilka monet za pomoc w zaniesieniu zakupów do samochodu. John oczywiście się zgodził. W zasadzie to nigdy nikomu nie odmawiał. Wywieźli chłopca na wrzosowiska. Ona czekała w swoim samochodzie. On odszedł z 12-latkiem kilkadziesiąt metrów dalej. Tam go zgwałcił, a następnie udusił sznurówką. Gdy było już po wszystkim, kobieta pomogła mordercy pogrzebać ciało w płytkim grobie. Zanim wrócili do domu, Ian zrobił jeszcze Majrze kilka fotek. Pozowała mu z małym pieskiem na rękach. Ta czarno-biała fotografia tego nie przedstawia, ale tuż pod stopami kobiety leżał wówczas martwy 12-letni John. Podobny schemat para zwyrodnialców powtórzyła nieco ponad pół roku później. 16 czerwca 1964 roku, jak co wtorek, 12-letni Keith
późnym popołudniem szedł w odwiedziny do swojej babci. Kobieta mieszkała zaledwie 1,5 kilometra dalej, więc matka zwykle pozwalała mu iść samemu. Tamtego dnia odprowadziła go jednak do najbliższego skrzyżowania. Później się rozdzielili. Ona poszła w lewo do przyjaciół pograć w bingo, chłopiec ruszył przed siebie. Tylko jedno z nich dotarło do celu. Babcia czekała na wnuczka do wieczora. Gdy nie przyszedł, uznała, że tym razem jej córka z jakiegoś powodu postanowiła zatrzymać chłopca u siebie. Dopiero następnego ranka, gdy babcia pojawiła się w domu córki bez wnuczka, okazało się, że 12-latek zaginął. Wezwano policję, ale mimo intensywnych poszukiwań nie udało się odnaleźć dziecka. Późniejsze śledztwo wykazało, że Kif także został zabrany przez parę na wrzosowisko. Po dojściu na miejsce, Brady zgwałcił chłopca i udusił sznurkiem. Jego umęczone ciało spoczęło tam, gdzie umarł. Mordercza para czuła się nieuchwytna. Na swoim koncie mieli już 3 zbrodnie, a policja nie wpadła na ich trop. Choć widzieli porozwieszane na słupach plakaty ze zdjęciami zaginionych dzieci, nikt o nic nie wypytywał. Nikt nie podejrzewał, że mogą mieć coś wspólnego z tymi zagadkowymi zniknięciami. W umyśle Brady'ego chore żądze mieszały się z niepohamowanymi niczym fantazjami. Wybujałe ego sprawiło, że czuł się geniuszem zła. Później o tych uczuciach opowiedział śledczym. Doszedłem do takiego etapu w moim życiu, w którym cokolwiek przyszło mi do głowy, po prostu wstawałem, wychodziłem i robiłem to. Nic mnie wtedy nie ograniczało, nic nie hamowało. Byłem tylko ja i moje spełniające się sny. Żyłem życiem, o którym inni mogli tylko sobie pomarzyć. 6 miesięcy później zginęło kolejne dziecko. 10-letnia Leslie wybrała się z koleżankami na miejski jarmark. Po wydaniu pieniędzy dzieci postanowiły wrócić do swoich domów. Wszystkie oprócz Leslie. Po raz ostatni była widziana przez swojego kolegę z klasy o godzinie 4:30. Stała samotnie przy karuzeli. Kiedy dziewczynka nie wróciła do domu na kolację, jej rodzice zaczęli jej szukać. Dokładnie o 6 rano zaalarmowali policję. Funkcjonariusze przeczesali rozległy teren. Przepytali około 1000 osób. Pomagali rodzinie rozwieszać plakaty. Wszystko na nic. Poszukiwania zakończyły się fiaskiem, a 10-latka została uznana za kolejne dziecko, które zaginęło bez śladu. Po tym morderstwie para zwyrodnialców postanowiła nieco urozmaicić swoje zbrodnie. Dla zwiększenia dreszczyku emocji zapragnęli powiększyć swój zespół. Ich wybór padł na 17-letniego męża siostry Myrie. Ian poznał Johna zaraz po swojej przeprowadzce do Manchesteru. Wspólnie dokonali kilku kradzieży i włamań. Czuł, że może mu zaufać. Miał też pomysł na to, jak sprawić, aby szwagier jego dziewczyny nie tylko się do nich przyłączył, ale również skutecznie trzymał język za zębami. Należało po prostu uczynić z niego współwinnego następnej zbrodni. I to najlepiej nie uprzedzając go wcześniej o tym fakcie. 6 października 1965 roku Myra podstępem zwabiła Johna do domu. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. Po zamordowaniu 17-letniego Edwarda, czego przerażony John był świadkiem, szwagier Myrie zdawał się trzymać ich stronę. Obiecał nawet pomóc w wywiezieniu zwłok i ich ukryciu. Jednak nieomylność Iana w ocenie całej sytuacji okazała się jedynie złudzeniem. John tylko udawał w obawie przed utratą własnego życia. Kilka godzin później, razem z żoną, siedział już w policyjnym pokoju przesłuchań. W tym samym czasie funkcjonariusze przeszukiwali dom pary morderców. Jeszcze tego samego dnia Ian Brady został aresztowany i przewieziony do aresztu. Rozpoczęło się śledztwo, którego wyniki wstrząsnęły nawet doświadczonym nadinspektorem Talbotem. Na miejscu ostatniej dokonanej przez parę zbrodni policjanci odkryli związane i owinięte folią ciało nastolatka. W jednym z egzemplarzy Biblii znaleziono także bilet z przechowalni bagażu na dworcu kolejowym w Manchesterze. Policjanci odebrali zamkniętą w szafce podróżną walizkę.
Po przewiezieniu jej na posterunek postanowiono ją komisyjnie otworzyć. W środku znajdowało się kilkanaście pornograficznych zdjęć 10-letniej Leslie. Ta dziewczynka wciąż była uznawana za osobę zaginioną. Zabezpieczono również taśmę, na której para zarejestrowała nagranie audio. Po odtworzeniu tej taśmy, policjanci usłyszeli płacz dziewczynki oraz jej błaganie o życie. W tle dominowały dwa dorosłe głosy. Rozpoznano je bez trudu. Męski należał do Iana, kobietą z nagrania była Myra. Początkowo do niczego się nie przyznali. Ian twierdził nawet, że 17-letniego Edwarda w ich własnym domu zamordował David. Dowieść tego miały jego odciski palców pozostawione na narzędziu zbrodni. Jednak wraz z postępem śledztwa pojawiały się kolejne dowody łączące parę z zaginięciami i późniejszymi zabójstwami kilkorga dzieci. W notatniku Iana znaleziono zapisane przez niego samego imię i nazwisko 12-letniego Kifa, który zaginął 16 czerwca poprzedniego roku. Na podstawie odnalezionego zdjęcia Myri z pieskiem na terenie wrzosowiska, policjantom udało się wytypować miejsce ukrycia zwłok 12-letniego Johna. Kilkadziesiąt metrów dalej natrafiono na ciało 10-letniej Leslie. Choć nadinspektor przypuszczał, że ofiar mogło być znacznie więcej, dowody pozwalały oskarżyć zwyrodnialców jedynie o zamordowanie trojga dzieci. Kiedy informacje o makabrycznych odkryciach przedostały się do prasy, dziennikarze nazywali aresztowaną parę mordercami z wrzosowisk. Ich proces rozpoczął się 27 kwietnia 1966 roku i przyciągnął reporterów z całego kraju. Prasa ze szczegółami relacjonowała każdy dzień rozprawy. Opinia publiczna domagała się dla pary zbrodniarzy kary śmierci. To jednak nie było już możliwe, ponieważ zaledwie pół roku wcześniej orzekanie kary śmierci zostało w Wielkiej Brytanii zawieszone. Podczas procesu oboje nie wykazali nawet najmniejszego poczucia winy czy żalu za swoje zbrodnie. Co więcej, stanowczo wypierali się wszystkiego, a całą winę zrzucali na szwagra oskarżonej. Takie tchórzostwo jeszcze bardziej zwiększyło nienawiść opinii publicznej. Zdawano sobie sprawę, że kara śmierci już nie obowiązuje, ale bardzo głośno domagano się zrobienia dla nich wyjątku. Ludzie po prostu chcieli ich zobaczyć na szubienicy. Zostali skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Ian od samego początku akceptował taki wyrok i pogodził się z tym, że nigdy nie opuścił już swojej celi. Zupełnie inaczej zachowywała się jego dziewczyna. Od razu po skazaniu złożyła apelację. Później zmieniła zdanie, bo zdała sobie sprawę, że bez okazania skruchy i żalu nie będzie mogła liczyć na jakąkolwiek szansę skrócenia wyroku. Do swoich ostatnich dni starała się zrobić wszystko, aby wyjść na wolność. Nigdy jej się nie udało. Zmarła w wieku 60 lat z powodu niewydolności oddechowej. Ian Brady nigdy nie starał się o zwolnienie warunkowe. Po osadzeniu w więzieniu przyznał się do zarzucanych mu zbrodni. 20 lat później rozszerzył listę swoich ofiar o dwie kolejne. 16-letnią Pauline oraz 12-letniego Kifa. Choć już wcześniej policja podejrzewała go także o te dwie zbrodnie, to nie znaleziono dowodów, które mogłyby uwzględnić je w akcie oskarżenia. Ostatecznie ciało dziewczynki zostało odkryte na wrzosowiskach w roku 1987, blisko ćwierć wieku po jej śmierci. Ciała Kifa nigdy nie odnaleziono. Ostatnie próby miały miejsce 2 lata temu. Ian Brady zmarł w 2017 roku w wyniku komplikacji po przebytym zapaleniu płuc. Miał wtedy 79 lat. U schyłku swojego marnego żywota jego stan psychiczny znacznie się pogorszył. Cierpiał na halucynacje zarówno wzrokowe, jak i słuchowe. Przynajmniej on sam tak twierdził. Przeniesiono go wtedy do szpitala psychiatrycznego dla niebezpiecznych zbrodniarzy. Kilka razy próbował odebrać sobie życie. Podjął nawet nieskuteczny strajk głodowy, więc przez kilka ostatnich miesięcy życia karmiono go za pomocą sondy. Krewni tych wszystkich ofiar morderców z wrzosowisk nigdy nie pogodzili się z faktem, że w przeciwieństwie do zabitych przez nich nastolatków, im samym dane było umrzeć śmiercią naturalną.
gdyby tylko ich zbrodnie zostały ujawnione nieco wcześniej. Prawdopodobnie zostaliby powieszeni. Sprawa sióstr Papin. Był chłodny wieczór 2 lutego 1933 roku, gdy René Lancelat wrócił do domu po popołudniowej grze w brydża ze znajomymi. Była godzina 18:30. Mężczyzna spodziewał się zastać w domu swoją żonę i córkę Genevieve. Powinny być już gotowe na wieczorne wyjście. Cała rodzina planowała tego dnia zjeść obiad poza domem. Gdy mężczyzna dotarł jednak do drzwi wejściowych, zorientował się, że są one zablokowane od środka. Próbował dostać się do wnętrza. Pukał, ale w domu panowała całkowita cisza. Rozejrzał się. Zauważył, że w oknie na strychu widać słabe światło świecy. Ten pokój zajmowały dwie jego pokojówki. Siostry, Christine i Leia Papin. Był zdziwiony brakiem odpowiedzi. Takie sytuacje wcześniej się nie zdarzały. Nie chciał włamywać się do własnego domu. Zdecydował o zgłoszeniu sprawy na policję. Po około 2 godzinach oczekiwania na żonę i córkę poszedł na najbliższy komisariat, aby tam prosić o pomoc. Policja natychmiast przyjęła zgłoszenie i od początku sprawę potraktowała bardzo poważnie. Policjanci podejrzewali, że mają do czynienia z włamaniem, a 4 kobiety znajdujące się w domu zapewne zostały związane. Rabusie mogli dzięki temu bezproblemowo przeszukać dom. Na tamtą chwilę ta wersja wydawała się najbardziej prawdopodobna. Mundurowi weszli do środka przez tylne okno i zaczęli powolne przeszukanie domu. Na parterze nie znaleźli niczego niepokojącego. Nie znaleźli też niczego, co mogłoby sugerować, czy włamywacze dalej przebywają w domu i czy rzeczywiście w ogóle tutaj byli. Policjanci więc z bronią w ręku, oświetlając sobie drogę latarkami, poszli schodami na pierwsze piętro. Po jakimś czasie jeden z nich zauważył okrągły, błyszczący przedmiot. Podszedł bliżej. Zorientował się wtedy, że patrzy na ludzką gałkę oczną, która zakrwawiona leży na jednym ze schodów. Przerażeni policjanci wspięli się na ostatnie stopnie schodów, gdy ujrzeli zakrwawione i zmasakrowane zwłoki. Ciało pani Lancelat leżało na plecach. Policjanci w swojej karierze widzieli już wiele, ale ten widok nawet dla nich był niesamowicie przerażający. Ofiara nie miała oczu, jej oczodoły były puste, a w dodatku nie miała zębów. Młodsza z kobiet, Genevieve, leżała z kolei na brzuchu. Jej płaszcz był podwinięty, a bielizna opuszczona odsłaniała głębokie rany na pośladkach. Jednak w domu powinny przebywać jeszcze 2 inne kobiety, pokojówki, które mieszkały na strychu. Co się z nimi stało? Czy spotkał je taki sam los? Mundurowi udali się więc na górę, przeczuwając, że zastaną tam podobny widok. Pokój był zamknięty od środka, a na pukanie nikt nie reagował. Na miejsce został więc wezwany ślusarz, który po krótkim czasie zdołał otworzyć drzwi. Policjanci weszli do środka i zobaczyli 2 kobiety. Siostry leżały w jednym łóżku i tuliły się do siebie. Żyły. Obok nich, obok łóżka, leżał zakrwawiony młotek, a starsza z kobiet powiedziała wtedy: czekałyśmy na was. Starsza z pokojówek, Christine, przyszła na świat w roku 1905 jako 2. dziecko w rodzinie. Ojciec miał już wtedy coraz większy problem z alkoholem, a matka zmagała się z depresją. Kobieta w końcu wyznała mężowi, że opieka nad 2 dziećmi ją przerasta. Mała Christine została oddana pod opiekę ciotki. 5 lat później na świat przyszła 3. córka pary, Leia. Dom, w którym dorastała dziewczyna, był pełen kłótni, agresji i alkoholu.
Z tego powodu Leia stała się dzieckiem bardzo cichym, zestresowanym i wycofanym. Ostatecznie, 2 lata po narodzinach najmłodszej z sióstr, doszło do rozwodu pary. W kierunku głowy rodziny pojawiały się oskarżenia o molestowanie najstarszej dziewczynki, Emilii. Po rozwodzie Leia trafiła pod opiekę wujka, z kolei Emilia i Christine zostały umieszczone w katolickim domu dziecka. Najstarsza z sióstr po kilku latach wstąpiła do zakonu. Od tego czasu ucięła jakikolwiek kontakt ze swoją rodziną i o jej dalszej historii nie wiemy zbyt wiele. Christine, dla której Emilia była zawsze wzorem, postanowiła pójść w jej ślady. Też chciała zostać zakonnicą, jednak temu sprzeciwiła się matka. Pełnoletność w tamtym czasie we Francji osiągało się w wieku 21 lat. Do tego czasu to rodzice mieli decydujące zdanie o tym, gdzie mieszkały ich dzieci. Zdanie matki było decydujące. Plan był taki, aby Christine i Leia trafiły do domu zamożnej rodziny, gdzie mogłyby pracować jako pomoc domowa. Ich matka chciała zrzucić odpowiedzialność za dzieci z siebie na kogoś innego. Taki obrót zdarzeń umożliwiłby też jej wygodniejsze życie. Matka sióstr chciała czerpać z tego pieniądze. Christine uznała takie rozwiązanie za korzystne w tej sytuacji. Nie tylko mogła zdobyć doświadczenie, ale także odciąć się od matki. Christine i Leia miały tylko siebie. Mimo że dużą część swojego dzieciństwa spędziły osobno, ich więź była bardzo silna i umacniała się z każdą chwilą spędzoną razem. Siostry nie wyobrażały sobie życia osobno. Nawet podczas poszukiwania pracy stawiały warunek, że muszą być zatrudnione razem. W roku 1927 Christine rozpoczęła pracę u państwa Lancelot, a 2 miesiące później dołączyła do niej młodsza siostra. Państwo Lancelot razem z córką Genevieve mieszkali w przestronnym domu w La Manche, niedaleko Paryża. Ich życie było typowe jak na przedstawicieli klasy społecznej, do której się zaliczali. Częste spotkania towarzyskie, zakupy czy gra w karty. Wszystko to umilało im czas i sprawiało, że dni płynęły po prostu szybciej. Pokojówki wprowadziły się do ich domu jako stała pomoc domowa. 2 lata później siostry zaprzestały jakiegokolwiek kontaktu ze swoją matką. Zaczęły ją nawet nazywać wtedy tą kobietą. Od momentu zamieszkania u swoich pracodawców całkowicie odcięły się od otaczającego je świata. Siostry nie wykazywały żadnego zainteresowania życiem społecznym czy kulturalnym poza swoim własnym towarzystwem. Kawiarnie, teatr, kino czy potańcówki były dla nich zupełnie nieatrakcyjne. Jedynym wydatkiem, na którym siostry nie oszczędzały, były nowe ubrania. Najprawdopodobniej kupione, by podobać się samym sobie oraz sobie nawzajem. Siostry miały swój własny pokój, który ocieplany był ogrzewaniem elektrycznym, a na tamte czasy to był luksus. Niewiele pokojówek mogło pochwalić się podobnym statusem życia. Ponadto siostry całkiem dobrze zarabiały, mogły nawet coś zaoszczędzić. Każdego dnia miały 2 godziny wolnego czasu, a to także było rzadkością, jak na tamte czasy, jeżeli chodzi o pracę pokojówek. Christine i Leia najczęściej komunikowały się tylko z panią domu, która wydawała im codzienne polecenia odnośnie ich pracy. Z pozostałymi domownikami nie miały raczej styczności. Niektóre źródła podają wręcz, że przez niecałe 7 lat pokojówki nigdy nie zamieniły ani jednego słowa z panem domu. Nie było to jednak niczym nadzwyczajnym. W tamtym okresie wierzono, że różnica pomiędzy klasami jest tak duża, że niemożliwym jest prowadzenie jakiejkolwiek sensownej rozmowy pomiędzy pracodawcą a służbą. W dodatku siostry same izolowały się od otaczającego je świata. Tak opowiadał o tym sam pan domu, w którym pracowały. Ich trudne relacje z matką na pewno sprawiły, że stały się zgorzkniałe i przygnębione.
Od tego czasu ani ja, ani moja żona nie prowadziliśmy z nimi żadnych rozmów poza tymi związanymi z ich pracą. Były grzeczne, słuchały poleceń i wykonywały swoje obowiązki precyzyjnie. Z czasem jednak relacje na linii pokojówki pracodawca zaczęły się zmieniać. Pani domu zaczęła coraz bardziej kontrolować pracę sióstr. Zdarzało się, że przy pomocy białych rękawiczek sprawdzała, jak dobrze siostry starły kurz. W końcu ich kontakt sprowadził się do liścików, na których widniały polecenia co do obowiązków domowych. Różnica klasowa, pomimo że istniejąca od zawsze, w tym okresie została wyraźnie zaznaczona. W październiku 28 roku pani Lancela zwróciła uwagę Lei na papierek leżący na ziemi, szczypiąc jej ramię aż do krwi. Trudno teraz jednoznacznie wskazać, co było powodem tych pogarszających się relacji pomiędzy siostrami a ich pracodawcami. Christine była zdecydowanie osobą dominującą, w odróżnieniu od Lei, która od dziecka była wycofana i cicha. Christine była jednak bardzo niestabilna emocjonalnie, przez co jej przywiązanie do siostry było wręcz nienaturalne. Poza byciem dla Lei starszą siostrą, Christine często stawiała siebie w roli matki. Leia natomiast, mimo że była bardziej stabilna od siostry, z powodu swojego wycofania, często szukała w siostrze wsparcia, a także jasnych wskazówek co do tego, jak powinna się zachowywać. Początek lutego w 1933 był chłodny i deszczowy. Drugiego dnia miesiąca siostry większość dnia spędziły samotnie. Pani Lancela i jej córka Genevieve wybrały się na zakupy, a René razem ze znajomymi grał w karty poza domem. Później wszyscy mieli wyjść na obiad. Christine i Leia natomiast były zajęte obowiązkami domowymi. Tego dnia musiały odebrać żelazko, które wcześniej oddały do naprawy. Urządzenie od jakiegoś czasu sprawiało problemy. Warto zaznaczyć, że koszt naprawy żelazka musiały ponieść siostry, a nie państwo Lancela. Gdy Christine i Leia wróciły do domu i wzięły się za prasowanie, żelazko po raz kolejny spowodowało spięcie. Dom pogrążył się w ciemności. Wiedząc jednak, że domownicy wrócą tego dnia trochę później, siostry zdecydowały, że problem ten może poczekać. Nieoczekiwanie jednak do domu wróciła szefowa oraz jej córka. O tej sytuacji podczas przesłuchań opowiadała później starsza z pokojówek. Kiedy pani wróciła do domu, poinformowałam ją, że żelazko znowu jest zepsute i w związku z tym nie byłam w stanie prasować. Była na mnie wściekła. Wyglądała, jakby zaraz miała się na mnie rzucić. Wszystkie stałyśmy na pierwszym piętrze przy schodach. Kiedy zauważyłam, że pani chce mnie zaatakować, skoczyłam na nią pierwsza i wydłubałam jej oczy. Zrobiłam to gołymi rękami. Po chwili jednak Christine zmieniła zdanie co do przebiegu zdarzeń. Opowiedziała, że najpierw rzuciła się z wściekłością na młodszą Genevieve, wydłubując jej oczy, po czym jej siostra Leia, podążając jej śladem, wydłubała oczy pani domu. Gdy obie kobiety zostały oślepione, Christine udała się piętro niżej do kuchni. Stamtąd zabrała nóż i młotek. Wróciła na piętro i wtedy zaczął się brutalny atak, podczas którego obie siostry bezlitośnie dźgały i uderzały swoje ofiary. Szczególnie celowały w głowę i nogi. Do ataku użyły także cynowego garnka, który akurat leżał w pobliżu. Zadawały nim tak silne ciosy, że wkrótce był on wygięty i poobijany z każdej strony. Kilka razy wymieniłyśmy się narzędziami. Mam na myśli to, że ja podałam mojej siostrze młotek, tak żeby ona mogła nim atakować, a w zamian ona dała mi nóż. To samo zrobiłyśmy z cynowym garnkiem. Ofiary zaczęły płakać, ale nie pamiętam, aby cokolwiek mówiły. Gdy obie panie domu były już martwe, Christine zeszła na dół, aby zablokować drzwi wejściowe.
Przyznała, że zrobiła to, bo nie chciałaby pan domu natknął się na ciała żony i córki przed przyjazdem policji. Następnie obie siostry spokojnie poszły do kuchni, gdzie obmyły się z krwi. Gdy znalazły się z powrotem w swoim pokoju na strychu, zamknęły drzwi na klucz, rozebrały się z zakrwawionych ubrań, nałożyły koszule nocne i obie położyły się w tym samym łóżku. Tam też, w takiej sytuacji, zastała ich policja, która dokonała natychmiastowego aresztowania. Niektóre źródła sugerują nawet, że siostry były nagie w momencie zatrzymania. Nie próbowały uciekać czy zrzucać winy na kogoś innego. Od początku przyznawały się do ataku i sprawstwo nie budziło wątpliwości. Zastanawiać mógł jedynie motyw. Na czas aresztowania Christine i Leia zostały rozdzielone. Przez pierwszy tydzień obydwie odmawiały jedzenia i picia. Jednak z czasem zachowanie Christine zaczęło pogarszać się i stawało się coraz dziwniejsze. Do tego stopnia, że w końcu wsadzono ją w kaftan bezpieczeństwa. Zdecydowano się na takie zabezpieczenie po tym, gdy kobieta próbowała wydłubać sobie oczy. Wkrótce pozwolono siostrom na krótkie spotkanie, podczas którego doszło do bardzo dziwnej sytuacji. Gdy Christine ujrzała Leję, zdarła z siebie bluzkę i wykrzyknęła: Powiedz mi tak. O co mogło jej chodzić? Tego możemy się tylko domyślać. Istnieje także druga, bardziej obsceniczna wersja tej sytuacji, podana przez jednego z dziennikarzy, który podobno był świadkiem ponownego spotkania sióstr. Reporter przekonywał, że gdy Christine i Leia spotkały się po kilku miesiącach odosobnienia, to starsza z kobiet podwinęła swoją spódnicę, odsłaniając genitalia, i wykrzyknęła do Lei, by ta przyszła do niej. W jednej i drugiej wersji Leia nie zareagowała jednak na te dziwne zachowanie siostry. Opisy tych sytuacji umocniły krążące od dawna plotki, że relacja pomiędzy siostrami to jednak coś więcej niż tylko siostrzana miłość. Gazety relacjonowały każde dziwne zachowanie Christine, pisząc o tym, że w nocy wykrzykiwała imię swojej siostry. W związku z tym pojawiło się przypuszczenie, że jednym z motywów zbrodni mógł być fakt, że pani Lancelot, podejrzewając, że jej pokojówki łączyło coś więcej, wróciła 2 lutego do domu wcześniej niż planowała, właśnie po to, aby przełapać je na niestosownym zachowaniu. Jednak specjaliści, którzy badali kobiety, uznali, że pomiędzy nimi nie istnieje żadna inna niż siostrzana relacja. Kobiety te nie są w żadnym wypadku zdeprawowane, nie cierpią na żadną chorobę psychiczną i nie są obciążone żadnym brzemieniem choroby genetycznej. Z intelektualnego, afektywnego i emocjonalnego punktu widzenia są one kompletnie normalne. Wbrew tej opinii zeznawał podczas procesu powołany przez obronę lekarz, wybitny psychiatra tamtych czasów, który twierdził, że w zachowaniu sióstr występuje element seksualnego sadyzmu. Twierdził on także, że osobowość młodszej siostry została totalnie zniszczona przez dominującą osobowość tej starszej. Lekarz wnioskował w sądzie o dalszą obserwację kobiet, o przeprowadzenie dodatkowych badań, ale sąd zdecydował, że nie ma takiej potrzeby i uznano siostry za poczytalne. Podczas procesu sióstr we wrześniu 1933 roku sędzia zapytał o seksualny podtekst ich relacji. Starsza z kobiet odpowiedziała: Byłyśmy zaledwie siostrami. Pomiędzy nami nie było niczego innego. Czy były to prawdziwe słowa? Możemy założyć, że siostry nie chciałyby publicznie przyznawać się do kazirodczego związku. Tym bardziej, że w tamtym czasie były na nie skierowane oczy całego społeczeństwa. Te wątpliwości nie ustąpiły nawet po wydaniu wyroku, po całym procesie, kiedy to jeden z psychiatrów w taki sposób skomentował całą sytuację. Sprawiały wrażenie posiadania anormalnej relacji, takiej jak kochankowie. Nigdy nie opuszczały domu, nie wiadomo też nic o ich przygodach emocjonalnych z innymi osobami.
Kiedy były rozdzielone podczas pobytu w areszcie, Christine znajdowała się w najgłębszej rozpaczy. W przypadku takiej sytuacji Christine przypisywało się stereotypową męską rolę, natomiast Leia była przedstawiana jako bardziej posłuszna, zdominowana kochanka. Co ciekawe, znana jest anegdotyczna opowieść z młodości sióstr, gdy te wybrały się do wróżki, która wyjawiła im, że w przeszłości, w poprzednim wcieleniu, Christine i Leia były mężem i żoną. Historię tę opowiedziała ponoć sama Christine, gdy przebywała w areszcie. Obrona w trakcie procesu wspominała o historii chorób psychicznych, które odnotowano w rodzinie oskarżonych. Ich kuzyn zmarł po latach przebywania w szpitalu psychiatrycznym. Ich dziadek przejawiał akty agresji pojawiające się znikąd oraz miewał napady epileptyczne. Natomiast ich wujek popełnił samobójstwo. Wszystko to miało wskazywać na to, że siostry posiadają genetyczne predyspozycje w kierunku niezdiagnozowanej choroby psychicznej. Możliwe, że starsza Christine cierpiała na jakąś bliżej nieokreśloną w tamtym czasie chorobę psychiczną, co umożliwiało wytworzenie się pomiędzy siostrami bardzo fascynującego, a zarazem tajemniczego zjawiska. Kiedy szalona osoba powoduje szaleństwo w kimś, kto jest im bliski, w parze tej zawsze znajduje się podmiot aktywny i pasywny. Dokładnie tak stało się w tym przypadku. Starsza z sióstr była podmiotem aktywnym, wydającym rozkazy. Młodsza natomiast była pasywna i posłuszna. Siostry zaraz po aresztowaniu utrzymywały, że obie winne są zbrodni w takim samym stopniu. Wersja ta jednak nie wytrzymała próby czasu i licznych przesłuchań. W ich trakcie bardzo wyraźnie zarysowała się ta dominująca osobowość Christine, a także wycofanie i posłuszeństwo Lei. Mimo że zbrodnia sióstr odbiła się szerokim echem we Francji, a opinia publiczna domagała się surowej kary, to nie wszyscy potępiali zachowanie pokojówek. Część obserwatorów, a także niektóre z francuskich gazet w zbrodni sióstr widziały długo nadchodzący bunt klasy robotniczej. Mówiono o całej sprawie w taki sposób. To była zbrodnia zrodzona z buntu, zbrodnia popełniona z biedy, zbrodnia spowodowana wykorzystaniem. Siostry odrzucały swoje warunki życiowe i nie bały się działać. Argumenty te zostały jednak szybko obalone przez oskarżycieli, którzy przed sądem wskazali, że siostry były nie tylko dobrze opłacone za swoją pracę, ale także w domu miały dobre warunki, o których inne pokojówki mogły tylko pomarzyć. Siostry jadały to samo, co ich pracodawcy. Miały do swojej dyspozycji godziny wolne od pracy, a także, co już zostało wspomniane, ich pokój posiadał ogrzewanie elektryczne. Podczas procesu sędzia próbował znaleźć odpowiedź na pytania, co było prawdziwym powodem zbrodni. Czy żywiłyście jakąś urazę do tej rodziny? Wspomniana została społeczna nienawiść pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, ale nie o to chodziło w waszym przypadku, prawda? Przecież same wspominałyście, że nie odczułyście poniżenia związanego z waszym zawodem. Mówiliście, że praca pokojówki to praca jak każda inna. Szanowałyście więc swoich pracodawców? Pomimo licznych teorii i opinii prezentowanych w sądzie czy na łamach francuskich gazet, nie wiadomo było, co stało za brutalną zbrodnią. Być może nie wiedziały o tym nawet same sprawczynie. Jasno wskazywali na fakt, że siostry w chwili popełnienia zbrodni były niepoczytalne i należałoby umieścić je w szpitalu psychiatrycznym. Prokuratura natomiast wyraziła swoje stanowisko w następujących słowach. Skoro zachowały się jak dzikie zwierzęta, powinny być potraktowane tak samo. Jedna musi zostać wyeliminowana, druga natomiast musi zostać na zawsze odizolowana. Ława przysięgłych uznała siostry za poczytalne i winne popełnionej zbrodni. Christine została skazana na śmierć przez publiczną dekapitację. Leję natomiast uznano za zupełnie zdominowaną przez swoją starszą siostrę. Została skazana na 10 lat ciężkich robót. W momencie odczytywania wyroku
Christine upadła na kolana, co było jedynym przejawem emocji, które okazała podczas całego procesu. Leia złożyła natychmiastową apelację od wyroku. Christine natomiast zaprzestała jakiejkolwiek walki i zaakceptowała decyzję sądu. Warto wspomnieć, że już po zakończeniu procesu prasa wciąż wyrażała duże zainteresowanie sprawą. Coraz częściej pojawiały się pytania o stan psychiczny sióstr i czy moralnym jest, by jedna z nich została skazana na karę śmierci pomimo istniejących wątpliwości co do stanu jej zdrowia psychicznego. W listopadzie 1933 roku apelacja Lei została odrzucona. Natomiast w styczniu następnego roku ówczesny prezydent Francji zmienił wyrok Christine z kary śmierci na dożywotnie ciężkie roboty. Po przeniesieniu do więzienia stan zdrowia Christine stale się pogarszał. Odmawiała jedzenia, godzinami wpatrywała się w ściany swojej celi. Często powtarzała, że nie zasługuje na to, aby żyć, bo przecież została skazana na śmierć. Podczas spotkania z Leją Christine zaprzeczała nawet, że ta stojąca przed nią kobieta jest z nią spokrewniona. Ona jest ładna, ale to nie jest moja siostra. W końcu Christine została przetransportowana do szpitala psychiatrycznego. Tam miała przejść kolejne badania. Stwierdzono u niej melancholię. Christine coraz bardziej pogłębiała się w swojej chorobie psychicznej i totalnie odcinała się od świata zewnętrznego. 18 maja 1943 roku umarła w następstwie odmawiania spożywania posiłków. Leia natomiast dość szybko dostosowała się do życia w więzieniu. W fabryce ubrań przeciwdeszczowych, gdzie pracowała, była uważana za dobrego pracownika, a jej charakter oceniany był jako łagodny. Co ciekawe, Leia po uwięzieniu utrzymywała regularny kontakt listowny ze swoją matką, która w tym czasie pracowała jako kucharka i pomoc domowa. Po 10 latach od skazania, w wieku 31 lat, Leia została wypuszczona z więzienia i zamieszkała ze swoją matką. W tym czasie zaczęła posługiwać się imieniem Marie oraz kontynuowała pracę pokojówki i sprzątaczki. Zachowała kilka pamiątek po swojej starszej siostrze, które były dla niej bardzo cenne. Zmarła w 2001 roku, w wieku 89 lat i zabrała ze sobą do grobu wszelkie tajemnice dotyczące tej brutalnej zbrodni. Sprawa Babe Anuiki. Jedna z wersji tej historii mówi o tym, że gdy w kwietniu 1941 roku w trakcie działań wojennych wojska niemieckie zajęły miasto Pożarewac, postanowiono wykorzystać do celów wojskowych miejscowe więzienie dla kobiet. Wcześniej należało jednak przenieść w inne miejsce więźniarki, które już tam były. Żołnierze zaczęli opróżniać wszystkie cele. W jednej z nich, na samym końcu ponurego korytarza, natknęli się na kobietę, która w niczym nie przypominała pozostałych kryminalistek. Po otwarciu ciężkich, żelaznych drzwi ujrzeli wychudzoną staruszkę siedzącą na skromnej pryczy. Była siwa, niemal zupełnie ślepa i bezzębna. Zdawała się być pogrążona w jakimś hipnotycznym transie. Nie zwróciła nawet uwagi na to, że kilku uzbrojonych żołnierzy weszło do jej celi i bacznie się jej przyglądało. Milczała, gdy pytali ją o nazwisko i wiek, mimo że przecież kiedyś znakomicie posługiwała się językiem niemieckim. Nie wiedziała, gdzie jest i dlaczego. Niemieccy żołnierze nie mogli zrozumieć, dlaczego ktoś trzymał ją pod kluczem. Co złego mogłaby komukolwiek zrobić taka niepozorna staruszka? Nawet jeśli popełniła w życiu jakieś przestępstwo, to komu byłoby w stanie zagrozić teraz? Gdy wyprowadzali ją z ciemnej celi, nawet przez myśl nie przeszło im, że ta niepozorna babcia miała już 104 lata i nie znalazła się w więzieniu przez przypadek. Baba Anuika, bo tak ją niegdyś nazywano, była nie tylko pierwszą bałkańską seryjną morderczynią, ale nawet dziś uznawana jest za tę największą.
Gdy ostatnio opublikowałem odcinek o zabójczych kobietach we wiosce Nodźriw, trudne słowo, zauważyłem, że temat spotkał się z waszym dużym zainteresowaniem. Ktoś z was, jeden z słuchaczy, gdy zapoznał się z tym tematem, zaproponował podjęcie podobnej sprawy. Mamy więc kolejną morderczynię z południowej Europy. Taka stara kobiecina, a tyle śmiertelnych ofiar na sumieniu. Aż trudno w to uwierzyć, ale zanim przejdziemy do szczegółów sprawy i przedstawienia sylwetki Baby Anujki, pragnę wam oczywiście przypomnieć, że ja nazywam się Marcin Myszka i nowe odcinki mojego programu Kryminatorium publikuję w każdy poniedziałkowy poranek na Spotify oraz innych, często darmowych, aplikacjach podcastowych. Jednocześnie chcę wam teraz podziękować za wszystkie odsłuchy. Spotify opublikowało ostatnio zestawienie z najpopularniejszymi utworami, muzykami i oczywiście podcastami. Kryminatorium w 2020 roku było najczęściej słuchanym podcastem w Polsce. Nasze grono miłośników ciekawych historii z dreszczykiem powiększa się z miesiąca na miesiąc. Dlatego w imieniu moim i całego zespołu, który działa przy tym projekcie, bardzo wam dziękuję za zaangażowanie, aktywność i za to, że słuchacie podcastu regularnie. Swoją drogą, ze Spotify'owych zestawień wynika, że rekordzista wysłuchał, uwaga, 39 odcinków w ciągu jednego dnia. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Trudno będzie przebić taki wynik, ale kto wie, może w nadchodzącym roku komuś się to uda. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Przyszło na świat w roku 1837. Choć należy pamiętać, że ta data nie jest pewna, bo sama kobieta twierdziła, że urodziła się rok wcześniej. Była córką bogatego rumuńskiego hodowcy bydła z Wołoszczyzny. Miała kilkanaście lat, gdy cała rodzina przeniosła się do serbskiej Wojwodiny, wchodzącej wtedy w skład Austrii pod panowaniem Habsburgów. Zamieszkała w niewielkiej wsi Wladimirowiec, leżącej około 50 km na północny zachód od Belgradu, a w pobliskim Panczewie ukończyła elitarną szkołę dla dzieci z bogatych rodzin. Tam nauczyła się podstaw medycyny i chemii. Poznała też 5 języków. Ale ta dziewczyna, która wtedy mieszkała w internacie, różniła się od innych uczennic. Rówieśnicy mówili, że jest dziwna. Nocami często lunatykowała, a to przesądne współlokatorki odczytywały jako przejaw kontaktów z siłami nieczystymi, może nawet z samym diabłem. Niektórzy wprost widzieli w niej czarownicę. Ona sama przeważnie śmiała się z podobnych zabobonów, ale czasami, gdy koleżanki zbyt mocno jej dokuczały, wykorzystywała przypiętą do niej łatkę wiedźmy. Jeśli nie dacie mi spokoju, to pozamieniam was wszystkie w węże albo ropuchy. Poskarżę się samemu diabłu, a on już będzie wiedział, co z wami zrobić. Lepiej nie igrajcie z siłami zła. To skutkowało. Anna miała święty spokój i mogła uczyć się bez przeszkód. Jej największą pasją szybko stało się leczenie ludzi. Choć ona sama od medycyny konwencjonalnej znacznie bardziej wolała tę ludową. Po ukończeniu szkoły szybko zyskała reputację niezwykle skutecznej zielarki i uzdrowicielki. Do mieszkającej w rodzinnym domu Anny zaczęli przychodzić mieszkańcy okolicznych miast i wsi. Niezwykle rzadko brała od nich zapłatę za swoje usługi. Zresztą zdecydowaną większość jej klientów stanowili ludzie biedni, więc i tak nie mieli czym płacić. Za uratowane zdrowie lub życie przynosili zwierzęta lub płody rolne. Ludzie ją podziwiali i szanowali. Mówiła 5 językami i miała niezwykle rozległą, jak na tamte czasy, wiedzę medyczną. Jednak w parze z sukcesami zawodowymi nie szły te sercowe. Miała 20 lat, gdy uwiódł ją dużo starszy od niej oficer austriackiej armii, po czym porzucił bez słowa, zostawiając po sobie pamiątkę w postaci kiły. Młoda znachorka załamała się i zupełnie odcięła od świata. Nie wychodziła z domu. Całkowicie poświęciła się doskonaleniu swojej medycznej wiedzy. Na każdym kroku demonstrowała też swoją wielką nienawiść do mężczyzn. Takiej postawy nie mógł znieść jej schorowany ojciec.
O nie, moja droga, na to się zgodzić nie mogę. Możesz sobie nienawidzić innych chłopów, ale ślub wziąć musisz. Twoi bracia zmarli młodo, a ty sama nie dasz sobie rady z pracy na gospodarstwie. Oczekuję zatem zięcia i wnuków, aby po mojej śmierci był ktoś, kto zajmie się całym naszym dobytkiem. Jednak ona nie chciała wyjść za mąż. Ojciec wziął więc sprawy we własne ręce. Postanowił zaaranżować małżeństwo swojej córki z bogatym gospodarzem, który mieszkał w tej samej wsi i był starszy od kobiety o ponad 20 lat. Niedługo później odbył się ślub zielarki, która już jako Anna Pisztonia zmuszona była porzucić ludową medycynę, aby zająć się domem, a na brak zajęć nie narzekała. W ciągu 20 lat małżeństwa urodziła i wychowała 11 dzieci. Ku jej wielkiej rozpaczy dorosłości dożyło jednak tylko jedno. Syn, który zanim wyjechał do Ameryki, został bogatym kupcem. Pomimo nienawiści do mężczyzn, jej małżeństwo uchodziło za udane i zgodne. Po śmierci męża 40-letnia wdowa wróciła do dawnych praktyk. Znów zaczęła leczyć ludzi, a każdą wolną chwilę poświęcała na studiowanie kolejnych ksiąg medycznych. Gdy niedługo po mężu zmarł jej ojciec, w swoim domu urządziła własne laboratorium, które nazywała warsztatem alchemika. Do pomocy przygarnęła sobie upośledzoną dziewczynę z sąsiedniej wsi, która stała się jej zaufaną służącą. Anna z wielką pasją oddawała się udoskonalaniu swojej wiedzy z dziedziny wytwarzania leczniczych eliksirów. Udoskonalała stare przepisy i tworzyła nowe. Na początku głównym zadaniem tych eliksirów było leczenie najróżniejszych chorób. Jednak z czasem Anna przekonała się, że wzrósł popyt na lekarstwa zupełnie innego rodzaju. Coraz większym powodzeniem cieszyły się mikstury nazywane przez znachorkę wodą miłosną i, jak sama nazwa wskazuje, miały pomóc innym kobietom w odzyskiwaniu utraconego uczucia u swoich mężów lub kochanków. Wśród tych klientów, którzy na brak miłości nie narzekali, sporym zainteresowaniem cieszyły się eliksiry, które zamiast pomagać w leczeniu, miały określoną chorobę wywołać. W istniejącej od kilkunastu lat monarchii austro-węgierskiej prawdziwą zmorą dla mężczyzn stała się obowiązkowa 3-letnia służba wojskowa. Podlegali jej wszyscy młodzi mężczyźni. Specjalnie przygotowana mikstura zawierała w sobie zarówno toksyny pochodzenia roślinnego, jak i niewielkie ilości trutki na szczury, rtęci oraz arszeniku. Odpowiednio dobrane proporcje pozwalały wywołać u mężczyzn pożądaną przez nich chorobę, często długotrwałą, co pozwalało im skutecznie unikać powołania do armii. Warunek był tylko jeden. Pamiętaj tylko, żeby mojej wody pić tyle, ile ci powiem, i ani kropli więcej. Jeśli nie posłuchasz i wypijesz mniej, nie będzie efektu. A jeśli wypijesz więcej, mogą pojawić się poważne kłopoty. Chłopi nie zawsze słuchali słów znachorki, którą wkrótce wszyscy zaczęli nazywać babą Anujką, co w wolnym tłumaczeniu oznaczało po prostu babcię Aniulkę. Za sprawą przyrządzonych specyfików dochodziło do częstych zatruć. Zamiast spodziewanej choroby przychodziła śmierć. Nie wiadomo, czy przedawkowanie specjalnych mikstur wynikało z łakomstwa mężczyzn, którzy za wszelką cenę chcieli uniknąć wojska, czy bardziej z pomysłowości ich żon, które w tym specyfiku znalazły sposób na skuteczne pozbywanie się niechcianych mężów. Mężczyźni zaczynali chorować i opadać z sił. Po około 2 tygodniach umierali. Ich majątki przejmowały żony, po czym wychodziły ponownie za mąż i wracały do baby Anujki po kolejną porcję tej magicznej wody. Wkrótce zbliżająca się do 60 kobieta stała się specjalistką od rozwiązywania problemów małżeńskich, ale czyniła to w taki sposób, że tylko jedna ze stron była zadowolona. Babo Anujko,
Słyszałam, że można kupić u ciebie specjalny napój, po którym nie będę już bita przez męża. Ale tak, no wiesz, że już nigdy na mnie ręki nie podniesie. Przenigdy. I wtedy skończą się wszystkie moje problemy. Anujka po wysłuchaniu trudnych, życiowych historii zadawała zazwyczaj tylko jedno pytanie. Jak duży jest twój problem, kochana? Było to zamaskowane pytanie o wagę mężczyzny. Ta wiedza pozwalała dobrać odpowiednie proporcje mikstury. Na podstawie danych dostarczonych przez klientki, bez względu na to, z jak poważnym problemem się one zmagały, zaczarowywała wodę, czyli dolewała do niej niezbędne stężenie trucizny. Aby zaimponować kobietom i osiągnąć zamierzony efekt tajemniczości, starała się być bardzo teatralna. Siedziała w ciemnym pokoju, ubrana na czarno, z czarną chustą na głowie. Mruczała pod nosem nieznane nikomu słowa, a wokół niej unosił się gęsty dym z kadzideł. Przyznajcie, takie przedstawienie mogło zwiększyć wiarygodność znachorki. Gdy baba skończyła swoje show, rozsypywała po całym pomieszczeniu popiół i zioła. Twierdziła, że tylko w taki sposób sprawi, że zaczarowana woda będzie działać. Potrząsając specjalnym dzwonkiem, udawała, że nawiązuje kontakt z samym diabłem. Często kazała sobie przynosić białe lub czarne kury lub kępki włosów należące do nieszczęśników, których miała odprawić z tego świata. Wreszcie wstawała i wkładała w rękę swojej klientki flakonik z wodą. Gdy dzień ósmy nadejdzie, twój problem odejdzie. Takie praktyki sprawiły, że szybko zaczęto babę Anujkę nazywać wiedźmą i czarownicą. Z jednej strony ludzie się jej bali, ale z drugiej wzbudzała respekt. Nikt nie ośmielał się jej przeszkadzać lub sprzeciwiać. Nawet miejscowi policjanci, informowani co jakiś czas przez lokalnych chłopów o tym, że baba może mieć coś wspólnego z przedwczesnymi zgonami innych mężczyzn, woleli trzymać się od domu kobiety jak najdalej. Dopóki nie ma dowodów przestępstwa, nie mogę zbyt wiele zrobić. Bardzo mi przykro. A już na pewno iść do tej staruchy nie zamierzam. I niczego sprawdzać nie będę. Ja tam w czary nie wierzę, ale jak to mówią, strzeżonego Pan Bóg strzeże. A wiadomo, czy jakiego uroku na człowieka nie rzuci. Chcecie, to sami idźcie. Tylko później pretensji nie miejcie, jeśli wam co ze łba albo z gorszego miejsca wyrośnie. Przez następne lata lista klientów baby rozrastała się, a jej sława rozeszła się po całym regionie. Już nie tylko zdradzone i bite kobiety przechodziły po skuteczne lekarstwa na swoje problemy. Przybywali do niej również mężowie, którzy chcieli zrobić w swoim domu miejsce dla nowych, często o wiele młodszych i ładniejszych żon. Tymczasem wraz z liczbą klientów rozrastały się też miejscowe cmentarze. Anujka do perfekcji opanowała sposób naciągania ludzi, którzy sprawiali wrażenie osób zamożnych. Gdy gościła u siebie kogoś po raz pierwszy, po krótkim wstępie kazała takiej osobie wrócić następnego dnia. Będący tylko przejazdem, a co za tym idzie, bogaci klienci nie mieli zazwyczaj takiej możliwości. Często w akcie desperacji proponowali więc zapłacić więcej, byleby tylko zostali przez nią przyjęci. Wtedy godziła się, zapewniając im nawet nocleg i obfitą kolację, oczywiście za dodatkową opłatą. Podobno jej gośćmi byli nawet niektórzy ministrowie i generałowie. Byli gotowi zapłacić każdą cenę, aby ta przewidziała im przyszłość, bo takie zdolności również jej przypisywano. Nikt oczywiście nie zdawał sobie sprawy, że owe jasnowidzenie było tylko kolejną sztuczką. Kobieta posiadała niezwykły talent do stosowania czegoś, co dziś nazwalibyśmy socjotechniką. Głębokie spojrzenie w oczy, tajemnicze pauzy, nad wyraz poważne miny. W ten sposób do swoich rzekomych zdolności była w stanie przekonać nawet największych sceptyków.
Ludzie szybko byli skłonni uwierzyć w to, czego sami nie rozumieli. Uzdrowicielka skutecznie przekonywała, że wie o kimś więcej niż w rzeczywistości i mówiła dokładnie to, co dana osoba chciała usłyszeć i za co hojnie zapłaciła. Władze austro-węgierskie dość długo lekceważyły doniesienia o tej tajemniczej działalności baby Anujki. Dopiero podejrzana śmierć pewnych nowożeńców sprawiła, że sprawą starej znachorki zainteresowały się odpowiednie służby, o czym w reportażu serbskiej telewizji opowiedział profesor Simon Dziermati, autor jedynej jak do tej pory biografii baby Anujki. Młodzi znaleźli się po prostu w niewłaściwym miejscu, niewłaściwym czasie. Oboje nie mieli jeszcze 18 lat i wracali pieszo ze swojego wesela. Anujka zobaczyła ich przez okno swojego domu, wyszła do nich owinięta czarną chustą. Dzień był upalny, więc zaproponowała im wodę. Młodzi wypili, podziękowali i poszli dalej. Po 8 dniach pierwsza umarła dziewczyna. 4 dni później jej młody mąż. Jako że para była bardzo lubiana w swojej wiosce, ich nagła i niespodziewana śmierć poruszyła wszystkich mieszkańców. Oskarżenia padły na 77-letnią Anujkę. Ktoś doniósł na nią i kilka dni później znachorka została aresztowana. Miesiąc później stanęła przed sądem. Jestem niewinna. Ja życia nie odbieram. Chciałam pomagać ludziom i co mam w zamian? Oszczerstwa i kłamstwa. Tak mi się odpłacają. Maj był upalny, młodzi byli spragnieni, więc dałam im wody. Nie wyglądali na chorych. Ja nie mam pojęcia, co się z nimi później stało i jaka była przyczyna ich zgonu. Ale ja na pewno nie miałam z ich śmiercią nic wspólnego. W trakcie procesu nikt nie zdecydował się zeznać o tym, co wszyscy we wiosce wiedzieli. Nie wspomniano ani o zagadkowych zgonach młodych i zdrowych mężczyzn, ani o tajemniczych chorobach starych żon, które zaraz po swoim pogrzebie zastępowane były znacznie młodszymi kobietami. Ja tam nic nie wiem, wysoki sądzie, i do niczyich spraw się nie mieszam. Trucizny nigdy na oczy nie widziałem i nigdy nie słyszałem, aby ta babcia zrobiła komu co złego. Powoływani na świadków ludzie kłamali albo milczeli. I to nie z powodu szeroko rozumianej solidarności z sąsiadką. Motywował ich zwykły strach przed jej nadprzyrodzonymi siłami i późniejszą ewentualną zemstą. Sąd nie znalazł ostatecznie żadnych dowodów. Baba Anujka wróciła do swojej chaty. Czy rzeczywiście była odpowiedzialna za śmierć tej młodej pary? Tego nigdy nie udało się historykom ustalić, ponieważ akta tej sprawy zaginęły w trakcie I wojny światowej. Tymczasem rozpadła się monarchia austro-węgierska, a władzę w Wojwodinie przejęli Serbowie. Utworzono Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, przemianowane w roku 1929 na Królestwo Jugosławii. W tej nowej rzeczywistości Anujka kontynuowała swoją karierę wiejskiej cudotwórczyni. Jednak na początku lat 20. ubiegłego wieku zapotrzebowanie na jej usługi zaczęło spadać. Na wsiach zaczęli pojawiać się wykształceni medycy, którzy często za darmo zajmowali się leczeniem miejscowej biedoty. Baba Anujka potrzebowała więc kogoś, kogo dziś nazwalibyśmy agentką lub menadżerką. Ljubinka Milankow była młodą i energiczną dziewczyną. Za niewielką zapłatę zgodziła się zostać wspólniczką znachorki. Wpadła też na genialny pomysł, który sprawił, że o nadprzyrodzonych mocach baby zrobiło się jeszcze głośniej. Każdego wieczoru dziewczyna krążyła po wsi w poszukiwaniu potencjalnych klientek. Zakradała się pod wiejskie chałupy i podsłuchiwała sąsiedzkich rozmów. Często bywało tak, że kobiety idące do studni po wodę zwierzały się sobie nawzajem ze swoich sekretów. Opowiadały także o swoich miłosnych problemach. Gdy dziewczyna zebrała już wystarczającą ilość informacji, podchodziła do nich niespodziewanie. Ależ wielkie są wasze problemy.
dlaczego nie pójdziecie z nami do baby Anujki? Mi wiele razy pomogła i teraz szczęście mnie już nie opuszcza. Idźcie jutro do jej chaty. Nawet nic jej nie musicie mówić. Ona taką moc posiada, że sama odgadnie, z czym do niej przychodzicie. Potem biegła prosto do znachorki i zanim nadszedł świt, opowiadała jej to, czego dowiedziała się od kobiet. Gdy te wkrótce zjawiły się na miejscu, Anujka dokładnie wiedziała, z jakim problemem do niej przyszły. Dzięki temu już na początku spotkania miała u swoich klientek ogromny autorytet. W końcu bez żadnego problemu potwierdziła swoje nadprzyrodzone zdolności. Nie trzeba było długo czekać, aby wieści o jej cudownych mocach rozeszły się lotem błyskawicy z siłą większą niż do tej pory. Wkrótce nikt już nie mówił o starej zielarce inaczej, jak tylko, że jest wiedźmą i czarownicą. W wolnych chwilach Lubinka pomagała babie w jej warsztacie. Mieszała mikstury, przygotowywała lekarstwa, odmierzała składniki. Z wielką chęcią chłonęła tę ludową wiedzę, którą Anujka się z nią dzieliła. Tymczasem młodzi i zdrowi mężczyźni wciąż umierali. Dopóki jednak śmiertelne choroby dotyczyły osób mniej zamożnych, nikt się tym specjalnie nie interesował. Jednak z czasem zaczęło dochodzić do tajemniczych zgonów coraz bogatszych obywateli. A oni mieli już znacznie więcej wpływowych przyjaciół, którym ta szybka śmierć nie wydawała się tak do końca naturalna. Pierwszy sygnał, że w regionie dochodzi do zbyt wielkiej liczby zagadkowych zgonów, władze wojwodiny otrzymały po śmierci pewnego bogatego karczmarza i restauratora. Niedługo później, w podobnych okolicznościach, z życiem pożegnał się wielce szanowany burmistrz Panczewa. I nie był to ostatni taki przypadek. Miarka przebrała się, gdy w krótkim odstępie w bogatej rodzinie doszło do dwóch zgonów w jednym domu. Najpierw na śmiertelną chorobę zapadł 39-letni mężczyzna, a później jego 70-letni ojciec. Władze postanowiły bliżej przyjrzeć się tej sprawie. Śledztwo wykazało, że tą samą śmiercią zmarło w krótkim czasie 9 zamożnych mężczyzn i we wszystkich tych przypadkach największe korzyści odniosły żony lub córki ofiar. Ciała ekshumowano i przebadano na Uniwersytecie w Belgradzie. Okazało się, że wszystkie ofiary zostały otrute. Natychmiast przesłuchano żony ofiar, które w obawie przed aresztowaniem zaczęły tłumaczyć, że mężczyźni zmarli po przyjęciu leków przygotowanych przez miejscową znachorkę. To ona, to ta stara zielarka. Kupiłam od niej magiczną wodę, która miała wyleczyć mojego męża. Nie wiedziałam, że to trucizna. Przysięgam na Boga. Ją aresztujcie, to morderczyni. Tak też się stało. W lipcu 28 roku baba Anujka została aresztowana. Razem z nią zatrzymana została jej wspólniczka. O ile 91-letnia staruszka milczała jak zaklęta i nie przyznawała się do winy, to jej pomocnica, przyciśnięta przez stróżów prawa, nie utrzymała języka za zębami. Ludzie przyjeżdżali do nas dorożkami i samochodami, nawet z bardzo daleka. Jej mikstury były najlepsze na świecie. Dzięki temu żony mogły skutecznie pozbywać się swoich niechcianych mężów. Swymi zeznaniami babę Anujkę obciążył również syn jednego z ekshumowanych mężczyzn. Najbogatszy gospodarz we wsi został otruty przez swoją trzecią żonę rok wcześniej. Ja od początku podejrzewałem, że mój ojciec został otruty przez moją macochę. Chciałem to sprawdzić i wysłałem do niej mojego kolegę, którego ona nie znała. Na moją prośbę miał potwierdzić, czy wiejskie plotki są prawdziwe. Mężczyzna wprost opowiedział staruszce, że zamierza pozbyć się swojego starego krewnego. Zapytał też, czy może u niej kupić skuteczną truciznę. Kobieta zapytała o wagę przyszłej ofiary, po czym przyniosła pojemniczek ze specjalną wodą. Jednak kolega klienta zaczął głośno wątpić w skuteczność tej mikstury, a to zdenerwowało kobietę. Wypróbuj, to się przekonasz, niedowiarku. Jeśli ostatnio podziałała na innego, a chłop to był wielki jak dąb, to poradzi sobie z każdym.
11 czerwca 1929 roku jeden z austriackich dzienników napisał: W sądzie karnym w małym jugosłowiańskim miasteczku Panczewo rozpocznie się dziś jeden z najbardziej zabójczych i wielkich procesów o otrucie we współczesnej historii kryminalnej. Oprócz oskarżonej 92-letniej znachorki, przed sądem stanie również kilka kobiet oskarżonych o współudział w otruciu 9 mężczyzn. Na ławie oskarżonych były zarówno żony zmarłych mężczyzn, jak i wspólniczka baby Anujki. Sława 92-letniej znachorki wyszła poza Jugosławię, a nawet całą Europę. O trucicielce pisały gazety w Australii i Stanach Zjednoczonych. Amerykańscy dziennikarze przedstawili Anujkę nie tylko jako pierwszą bałkańską seryjną morderczynię, ale i najstarszą na świecie. Tym razem ludzie nie bali się już zeznawać tak bardzo jak podczas procesu sprzed 15 lat. Najwięcej do powiedzenia sędziemu miała oczywiście wspólniczka, która przedstawiła się jako uczennica baby. Czy twoja pani dawała ludziom swoje mikstury za pieniądze? Tak, oczywiście. Ludzie przyjeżdżali po nie nawet z daleka, bo były najskuteczniejsze. Dzięki jej czarom takie były. Sam diabeł jej w tym pomagał. A czy prawdą jest, że oskarżona przygotowywała także mikstury na niechciane porody? No owszem, robiła. Ale nie mikstury, tylko proszek. Ale on nie pomagał. Kobiety później rodziły i przychodziły z płaczem, że to nie magiczny proszek, tylko zwykły kurz im sprzedałyśmy. Ale ja wiem, że moja pani tak specjalnie robiła, bo nie chciała przeszkadzać dzieciom, by na świat przyszły. Dorosłych to ona szczerze nienawidzi, ale dzieci wprost uwielbia i nigdy by ich nie zabiła. Zeznania te spowodowały, że z aktu oskarżenia wykreślony został zarzut o dokonywanie nielegalnych aborcji. W zamian pojawił się inny – oszustwa. Siedząca na sali sądowej 92-letnia staruszka na wszystkie obciążające ją zeznania reagowała w bardzo żywiołowy sposób. Wybiegała ze swojego miejsca na środek sali i machała zaciśniętą pięścią przed oczami świadków. Raz głośno się śmiała, innym razem krzyczała na świadków, prokuratorów, a nawet na sędziego. Bardzo często sądowy dozorca musiał ją uspokajać i siłą odprowadzać na miejsce dla niej przeznaczone. Przyglądający się procesowi dziennikarze podkreślali, że nie wyglądała i nie zachowywała się ona zgodnie ze swoim wiekiem, a bardziej jak kobieta, która ma nie więcej niż 50 lat. Największym problemem dla osób, które odpowiadały za porządek na sali sądowej, było sprawienie, aby staruszka przestała używać wulgaryzmów. Większość osób opuszczających miejsca dla świadków żegnana była przez padające z ust baby głośne wyzwiska i przekleństwa. Jak śmiesz tak łgać, ty diabelski pomiocie? Ty wężownico jedna, ty kłamliwa ladacznico! Oczywiście, możemy się domyślać, że baba używała wówczas nieco mocniejszych słów, ale te zamienniki muszą nam na potrzeby podcastu wystarczyć. Gdy w końcu znachorka zaczęła być przesłuchiwana przez prokuratorów, wszystkim oskarżeniom zaprzeczyła. Zapytano ją, czy sprzedawała kobietom truciznę. Nie, ja nic nie wiem o truciźnie. Nie pamiętam. Może to był lek na stopy? Albo na kaszel. Innym razem łapała się za głowę i zakrywając swoje uszy dłońmi, krzyczała na całą salę. Chyba ogłuchłam. Nic nie słyszę. Nic nie słyszę. Gdy nie przeklinała i nie wyzywała kolejnych świadków, potrafiła być ujmującą babcią, pełną poczucia humoru, a nawet nieśmiałości. Kiedy dziennikarze robili jej zdjęcia, ze wstydem zakrywała swoje usta w taki sposób, aby nie było widać, że nie ma ani jednego zęba. Dlaczego robicie mi zdjęcia? Czy nie ma tu piękniejszych kobiet? Czy ja jestem jakimś cudem świata? Podczas przerwy w procesie jeden z dziennikarzy austriackiej gazety uzyskał zgodę na przeprowadzenie z nią krótkiej rozmowy. W jej trakcie Anujka podeszła do lustra w swojej celi.
popatrzyła na swoją 92-letnią twarz, po czym ze smutkiem w głosie powiedziała: czy ja naprawdę jestem taka stara i brzydka? Wie pan dlaczego? To dlatego, że nie mam zębów. Te, które dostałam w więzieniu, są źle zrobione i nie pasują. Ten dentysta jest bękartem diabła. Gdybym miała dobrą protezę, byłabym piękniejsza. I nawet mogłabym ponownie wyjść za mąż. Nie wierzę, że wkrótce wrócę do domu. Myślę, że sędzia da mi 2 lata. Chociaż jestem niewinna. Nie myliła się, choć kara okazała się być znacznie surowsza. Mimo, że świadkowie wskazywali, że ofiar baby było dużo więcej, ostatecznie prokuratorom udało się udowodnić jedynie udział w 2 otruciach. W lipcu 1929 roku sędzia odczytał wyrok skazujący. Oskarżona została uznana za winną zarzucanych jej czynów. Nie ulega wątpliwości, że sprawiedliwym wyrokiem byłby dożywotni pobyt w więzieniu. Jednak z uwagi na podeszły wiek oskarżonej, zostaje ona skazana na 15 lat pozbawienia wolności, co według wszelkiego prawdopodobieństwa i tak sprawi, że oskarżona nigdy nie wyjdzie z więzienia. Baba Anujka wyrok przyjęła tak, jak wcześniej przyjmowała zeznania świadków, czyli głośno i energicznie. Jestem niewinna. Pomagałam tym biednym ludziom. Leczyłam ich, dawałam im cenne rady. Doniosę o tym, gdzie trzeba. Król dowie się, że zostałam niesłusznie skazana. Apelacja wniesiona przez jej obrońcę została odrzucona. Pomocnica z Nachorki usłyszała wyrok 8 lat więzienia. 2 kobiety, które oskarżono o podanie trucizny mężom, skazane zostały na dożywocie, a 2 inne uniewinnione. Została przewieziona do więzienia dla kobiet w miasteczku Pożarewac, gdzie, jak wszyscy się spodziewali, miała zostać zamknięta do końca swoich dni. W celi spędziła kolejnych 12 lat. W tym czasie ciężko zachorowała i niemal zupełnie oślepła. Dotknięta starczą demencją, przestała zdawać sobie sprawę z tego, gdzie jest i dlaczego. Wszyscy byli pewni, że zasądzony wyrok to dla niej dożywocie za kratkami. Nie wiadomo, czy tak by się rzeczywiście nie stało, gdyby nie wybuch II wojny światowej i zajęcie Jugosławii przez wojska niemieckie. Dalsze losy starej Znachorki pozostają nieznane. Podobno zmarła wkrótce po opuszczeniu murów więzienia, ale pojawiły się również głosy mówiące, że dożyła końca wojny w jednym z domów starców. Profesor Simon Germati zbadał wszystkie możliwe doniesienia, łącznie z tymi najbardziej nieprawdopodobnymi. Niektóre plotki sugerowały odważnie, że baba Anujka cudownie odzyskała siły, wzrok i zdrowie, a następnie powróciła do swojej praktyki znachorskiej. Te same opowieści dodają, że przed śmiercią wyrosły jej nawet nowe zęby. Jedni twierdzili, że dożyła 108 lat, inni, że więcej. Byli też tacy, którzy upierali się, że kobieta została zwolniona z więzienia po 8 latach i zmarła w swoim własnym domu w roku 1938. Nie udało mi się tego potwierdzić, ponieważ wszystkie te informacje pochodziły wyłącznie z dużo późniejszych ustnych opowieści. Historykom i badaczom nigdy nie udało się również ustalić dokładnej liczby osób otrutych przez mikstury baby. I pewnie nigdy nie będzie to już możliwe. Wielu członków rodzin ofiar odmówiło w trakcie śledztwa dokonanie ekshumacji zmarłych, którzy mogli zostać otruci. Możemy przypuszczać, że za takimi decyzjami często stały osoby, które były odpowiedzialne za śmierć swoich współmałżonków. Według ostrożnych szacunków należy uznać, że przyczyniła się do śmierci co najmniej 50 osób.
Istnieją jednak mocne przesłanki, aby całkowitą liczbę ofiar umiejscowić w granicach 150, co uczyniłoby z tej staruszki jedną z największych trucicielek na świecie. Źródła wykorzystane do stworzenia materiału. Artykuł: Jody Arias alleges Travis Alexander became violent after admitting attraction to boys. Opublikowany na stronie ABC News. Artykuł: I am Jody Arias' mother. Opublikowany na stronie Feminine Collective. Artykuł: Tragic details about Jody Arias' childhood. Opublikowany na stronie NikkiSwift.com. Artykuł: Self-defense or jealous rage. Opublikowany na stronie CBS News. Artykuł: Travis Alexander cause of death. Opublikowany na stronie Heavy. Artykuł: The Jody Arias Saga, a tragic drama. Opublikowany na stronie ResearchGate. Artykuł: Stabber of Hearts. Opublikowany na stronie Medium. Odcinek powstał na podstawie książek Sary Forden i Patrycji Gucci. Wykorzystano także artykuły opublikowane w gazetach The Guardian, Oprah Daily oraz w magazynie Tatler. Odcinek powstał na podstawie książek takich autorów jak Bogdan Lach i Przemysław Słowiński, Fiona Steele, Emmeline Williams, Alan Kitley, Fred Harrison oraz Jonathan Goodman. Odcinek powstał na podstawie książki Rachel Edwards i Keitha Ridera, Encyklopedii Zbrodni, Zbrodnie i Kara, dokumentu The Crimes of the Papin Sisters. Wykorzystano także informacje znalezione w artykułach internetowych. Odcinek powstał w oparciu o książkę profesora Szymona Dziarmatiego, której fragmenty zostały zacytowane w materiale, oraz na podstawie artykułów prasowych opublikowanych w latach 1928-30 w takich gazetach jak austriackie Tagblatt, Urbeiter Zeitung, Kronenzeitung, Gasburger Chronik oraz nowojorskiej The Niagara Falls Gazette. Dodatkowo wykorzystano fragmenty reportażu telewizji serbskiej.